Witam wszystkich z tej strony Ślepy. Jestem tutaj wraz z Gremlinem. Jak widzicie na załączonym obrazku, mamy na tapecie aktualizację rozgrywki 6.8.5 gry Dota 2. No i tutaj z naszego punktu widzenia chcielibyśmy sobie ją omówić, zobaczyć jak to wygląda. No, będziemy tutaj tak z naszego punktu widzenia to omawiać, no bez jakichś tam, no nie wiem, super wdrażania się bardzo. Przy niektórych punktach się zatrzymamy, niektóre tylko no, wspomnienie jak to wygląda. No, mam nadzieję, że jakiegoś błędu żadnego tutaj z naszej strony nie będzie. No, ale mam nadzieję, że tą chwilę czasu, jeżeli z nami spędzacie, żeby to oglądać, no to jest nam bardzo z tej strony miło. No i od razu zaczynamy od góry, czyli zmiany główne. No i jest ich niewiele w tym patchu. Zazwyczaj pojawiało się znacznie więcej. No pierwsze, no to Purge no longer deals bonus damage to summoned units. No tutaj ta zmiana jest no niewielka. Praktycznie... Warlock będzie szczęśliwy. No to jedynie tak. To jest, tam już go nie będzie boleć defusal, tak? Ale ja wiem. Warlock i tak raczej w mecie nie jest. No tak mi się wydaje, że no niewiele to nam pozmienia tutaj. Natomiast tak, niżej creepy, jest sytuacja taka, że katapulty mogą teraz być przez czary tutaj zbijane. No już widziałem w internecie, jak ktoś Duma użył na katapultę, niezapomniany widok. No teraz może być ciężej trafić bohatera, bo zawsze katapulty stoją trochę z tyłu i przez to może na czasem zmisować bohatera. No, zobaczymy, czy to będzie tak ciekawie wyglądać. Czy rzeczywiście będą gracze misować, to no, nieduża zmiana, ale zawsze coś. No, ale za to katapulty mają 80% odporności na magię, czyli bardzo, bardzo dużo. Tutaj jeśli mogę, wczoraj grałem i jedna taka duża różnica na przykład dla Padża będzie, że będzie mógł, nie będzie już haka użyć przez katapultę, Mirany też strzały nie będą przechodziły przez katapultę, Ogry Mag będzie mógł Blooda zrzucić na katapultę, więc takie małe zmiany, ale to jednak w gameplayu będzie coś dawało. Kolejna zmiana, Ancienty, to jest zmiana już duża, bo dochodzą im aury, prędkość ataku też plus 15, no to jest dość dużo. Nie będzie już można tak łatwo stakować na samym początku te Ancienty, tylko będzie to wyglądało tak, że no, trzeba będzie jednak się całą drużyną zebrać, bo raczej wątpię, że przy stakach będzie wyglądało tak, że Żyro sobie zje to sam łapczywie. Jak do tej pory to wyglądało, właśnie Żyro staki, potem wchodzi sam i koniec. No, będzie musiała drużyna jednak mu pomagać, ten Witch Doctor może przez to będzie częściej pikowany, żeby tutaj wspomóc, czy to Żyro, czy kogoś innego, żeby tutaj pomóc. Natomiast no tutaj dla Chena to jest in plus, zawsze te Ancienty, jeżeli będzie już miał na to czas, żeby zebrać, gdy jeszcze tego Aghanim Sceptera będzie posiadał, no zawsze dla niego to będzie ciekawe tutaj zmiany. No tutaj to ostatnie, no fixy, to nie ma co tutaj omawiać, błędy tylko naprawione. No przechodzimy do bohaterów, bo tego tutaj jest najwięcej tych zmian. Pierwszym jest no Abaddon, tutaj ten Mist Coil cooldown reduced from 5 to 4,5. no to akurat jest zmiana taka niezbyt duża. Natomiast poniżej, czyli Borrow Time Aghanim Scepter Damage Redirection Increased from 35% do 50%. No czyli ten jego ultimate będzie zbierał teraz damage z sojuszników nie w wartości 35%, a 50%, tylko że no niby wygląda to fajnie. Ulti przez oczywiście Aghanim Sceptera jest jego znacznie dłuższe, no przez co w teamfightie no może zyskać, ale do tej pory raczej gracze Abaddonem grali, ale jako support, nie ten carry, a support Abaddon raczej niekoniecznie chyba chce robić Aghanima,
a zanim go ewentualnie zrobi, no to już jest bardzo późna część gry i nie wiem, czy to będzie miało aż takie duże chyba znaczenie. Tym bardziej, że gra się niekoniecznie aż tak bardzo dużo right-clickowych herosów jak Jiro czy Luna, ale są też przecież Lina i Queen of Pain. No, nie wiem, ciężko mi tu powiedzieć, co z tym Ja Abaddon będzie, no. powiem ci, że w pewnych układach to będzie bardzo, bardzo dobra rzecz, bo on będzie mógł wziąć na siebie bardzo dużo damage'u i jakieś nuki przetrwać, właśnie Gyro czy też Queen of Pain, i też swoją drużynę tutaj, prawda, utrzymać przy życiu, więc on taki anty-inicjacja będzie dla niego bardzo fajna. No tak, tylko właśnie, no zobaczymy, czy ten Abaddon będzie pikowany częściej, czy też nie. No, znak zapytania, duży tutaj bym postawił. Natomiast dalej mamy Alchemista. No, tutaj wiele zmian nie ma, bo ten jego Acid Spray, damage increased from 12, 16, 12, 20, 24. No, troszkę zwiększony, ale no to nie jest ten skill, którym on jest mu potrzebny później, ale za to wzmocniony jest jego start, szczególnie jeżeli ewentualnie wróciłby na mida, chociaż rzadko tam kiedy bywał, ale może jednak przez to będzie dominował tutaj, chyba że trafi z drugiej strony na Bloodseekera, któremu to wiele aż tak nie zrobi, on tylko rzuci swój skill i tak dobić creepy dobije. Wiesz co, wiem, ci wydaje, że właśnie nie na mida, on nie wrócisz takiego. On w tym momencie zaczyna się robić taką maszynką do robienia pieniędzy. On jest fajnym supportem, który może szybko zrobić aganimy dla swojej drużyny, może się też tam jakoś utrzymać, więc uważam, że on będzie bardziej używany w roli takiego supporta, aniżeli mida czy też core'a. No tak, tylko problem jest w tym jego stunie, tym drugim skillu, który no jest strasznie słaby teraz. Niewiele on robi, niewiele pomaga. A na tym Alchemist supportowy się opiera. Acid Sprayem, no może coś tam dofarmie więcej w tej dżungli, ale nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Bo tutaj też niżej widzimy. No jest tutaj sens, jak się przeczyta właśnie drugi odnośnik pod Alchemistem, czyli Greavile's Greed Bounty Rune Bonus Increased from 4 to 5. Czyli no, z runy Bounty będzie zbierał troszeczkę więcej. Może później będzie przez to dofarmiał te Aghanim Sceptery, ale no, patrząc jak jest teraz grany często Phantom Lancer czy Jhero, no nie wiem, czy te Aghanim Sceptery się ewentualnie przydadzą, ale no właśnie, bo jak jest grany Jhero czy Phantom Lancer czy Bloodseeker ewentualnie, chociaż dostał troszkę nerfa, jeżeli dobrze pamiętam, ale to przejdziemy później, to nie będzie miał miejsca na to, żeby zrobić tą farmę. Nawet jakby, nie wiem, miał być na offlane'ie, czy jakoś inaczej, bo zawsze jednak te korowe postacie, które są na linii, to w późniejszym czasie, kiedy ten alchemist mógłby wejść ewentualnie do lasu, ten las same zjadają. Tak to głównie teraz wygląda. No. Ale nie wiem, mi się wydaje, że nie za bardzo może wrócić ten Heroes, chociaż kiedyś jego chwały czas było piękne, ale nie wiadomo, czy to wróci. Niżej mamy Ancient Apparition. Ten Cold Feet jest teraz no, wzmocniony. Wcześniej to było tylko 700 range'a, a teraz już to się skaluje w górę. No, zawsze mu to pomoże. Ostatnio troszkę rzadziej pikowany, ale może dzięki temu jakoś tam wróci, bo w tej początkowej fazie będzie mógł tutaj pomóc szerzej. Znaczy, to jest taki nerw dla niego, ale to chyba, żeby wyrównać to, że zmienili Eulsa, bo to tak naprawdę jego combo Cold Feed Euls to jest najważniejsza sprawa i ten range tak naprawdę nie dużo daje. Dalej mamy Anti-Mage'a, czyli jednego z najczęściej pikowanych postaci. Blink dystans tutaj jest na nim zmniejszony, ale to tylko na początku, potem zostaje tak jak było. Natomiast stun z Mana Voida no, jest teraz krótszy, ale tak naprawdę nigdy ten stun z Mana Voida nie miał żadnego znaczenia, tym bardziej, że tak krótki był 0,3, stun to jest nic, a zawsze i tak on będzie na 0,15. Także i tak Żadna zostaje zmiana. żadna, dokładnie, nic, No. nic.
nic. Antimage jaki był, taki będzie. Po prostu dalej będzie top pick po Żyro, ewentualnie może Lunie, która może się pojawi. Niżej mamy Bane'a. No, przy Bane'ie tutaj troszeczkę zmian już jest. Enfeeble cooldown reduced from 10 to 8. No, ten cooldown Enfeebla jest troszeczkę zmniejszony. Zawsze na plus, chociaż z maną miał problemy, ale zaraz niżej mamy, że Brain Sap mniej many teraz będzie zabierał. To zawsze in plus. Szczególnie na samym początku to jest zmiana ze 100 na 70. To już jest coś, o czym można tutaj wspomnieć. No i tutaj poniżej noży jest naprawiony błąd, który powodował, że Friend's Grip czasami nie dawał wizji na celu. Szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem tego, jak grałem, ale to nie jest aż tak dużo gier, żeby można cokolwiek powiedzieć. Ale zawsze dobra rzecz. Powiem ci tak, że Bane fajne. On na początku robi się coraz większy, coraz bardziej niebezpieczny. Jako support jest rewelacyjny, także tutaj to dla niego wszystko fajne buffy. Tak, szczególnie team polski, nasz Alternate, często grali Bane'a. O, teraz im, dla nich myślę, że to dobra wiadomość z tym Bane'em. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy w tych topowych teamach on się będzie pojawiał, bo to było dość rzadko. Niżej mamy Bad Ridera. O nim się dużo mówi po tym, jak ten changelog się pojawił. Pierwszy mamy ten frame break damage over time reduced from 50 per second to, i tutaj się skaluje właśnie, no ten frame break no jest teraz, można powiedzieć, zbufowany, więcej będzie zadawał tego damage'a, ale no czy to jest zmiana in plus, to zawsze ten frame break był tutaj z no redukcja i coraz bardziej tutaj był niszczony ten Bad Rider. No czy to coś zmienia na nim? Zawsze dla niego in plus, ale nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy on wróci do mety, no ale szczególnie ostatnia zmiana, czyli dodanie Aghanim Scepter Upgrade. Flaming Lasso grabs its target as well as target's nearest allied hero within 400 range. No, czyli łapie cel oraz bohatera, który znajduje się najbliżej celu w obrębie 400 jednostek. No, to jest ciekawa sprawa, ale mi się wydaje, że Bad Rider raczej nie będzie chciał tego Aghanima robić, bo... No właśnie, to miałem powiedzieć, że to nie jest wcale taki buff, bo jeśli on chwyci jakiegoś kora, którego chcą, prawda, wyciągnąć i ubić bardzo szybko i z nim pojedzie na Wyverna albo Dazzle, to wcale nie jest żaden buff, bo w tym momencie no map... To takie jest sytuacyjne bardzo, moim zdaniem. No dokładnie. Jeżeli chcą właśnie grać na pick-offy, to nie, ale jeżeli otwieranie teamfightów, może. To może być ciekawe, ale no sprawa jest taka, Bad Rider niby może to farmić, jeżeli ma staki w lesie, dość łatwo, ale zanim on zrobi buty Blinka, Force Staffa, to mija dużo czasu, a gdzie tam Aghanim Scepter, który kosztuje 4200? Ja szczerze powiedziawszy tego nie widzę, chociaż no na Reddicie podobno bardzo dużo osób o tym pisze, ale Bad Rider nie jest tym Bad Riderem, który był, i nie wróci raczej na offlane i jakąś inną pozycję, tak mi się wydaje. On jest dalej bardzo dobrze kontrolowany przez Vengeful Spirita, które w tym momencie dostała tak samo fajne buffy, więc myślę, że będzie, jeśli będzie pick Bad Ridera, będzie pick Vengeful Spirit. Dokładnie. Często było przeciwko Bad Riderowi. Teraz pewnie też będziemy to widzieć, jeżeli on ewentualnie wróci. No dalej mamy Bloodseekera, jednego z częściej pikowanych bohaterów ostatnimi czasy. Mamy tutaj dwie zmiany. Pierwsza to jest no skalowanie tego firsta. No jest on tutaj teraz mniejszy. Już nie będzie tak, że gdzieś tam daleko na linii jakiś inny ktoś ma zbite życie i Bloodseeker nagle zaczyna tutaj biegać, robić dziwne rzeczy. No, zmniejszony ten skill, chociaż jest tylko procentowo, także on biegać dalej będzie cały czas. A poniżej zmniejszono leczenie z tego całego Blood Rage'a.
Teraz no, na ostatnim levelu to będzie 25, więc on już takiej dominacji na linii nie zrobi, gdzie tylko podchodził, bach, ma pełne życie i dalej może bijać sobie przeciwnika. I myślę tutaj, no tyle ten Bloodseeker no stracił, nie wiadomo czy z tego wyniknie, czy będzie pikowany, czy już raczej może nie. No, tylko takie wyrównanie, nic jakiegoś większego nie ma. No, to jest fakt. Ale za to ciężko, ciężej mu będzie na linii. Zawsze jakiś support przy nim będzie Ale musiał jemu stać. było za prosto na linii w tym momencie. Wiesz, Bloodseeker był za Tak. bardzo op, on dominował linię i to jest takie wyrównanie, które myślę, że jest bardzo dobre. Okej. Okay. Dalej mamy Bounty Huntera. Tutaj już zmiany in minus niestety dla Duże. niego. Bardzo duże. Track tutaj daje wizję tylko i wyłącznie na głównym bohaterze. Już nie wokół niego, no to jest dość racjonalna tutaj zmiana. Natomiast zmiana numer dwa to jest taka, że ten track bonusowy gold już daje mniejszy niestety. No może nie jest to aż tak bardzo dużo, ale jeżeli Bounty Hunter, tak jak go ciągle widzimy, miałby dalej być jako support, to on już straci strasznie dużo teraz w tym momencie, bo wiadomo, potem on odrabiał się i pomagał drużynie dość mocno przez ten właśnie, że gold tutaj był owniony przez niego, ale jeżeli Bounty Hunter dalej miałby być grany supportem, to chyba już wypadnie całkowicie z mety. Wiesz co, no tutaj ja myślę, że Bounty Hunter miał za dużo tego, on jest też wyrównany. Może za bardzo go tutaj prawda, snerfili, ale to akurat nie jest mój bohater, więc nie płaczę. Okej, okay. Poniżej mamy Brewmastera. No tutaj zmiany są dość mocno widoczne, bo w pierwszej tutaj mamy zmianę tego Dispel Magic szerokości tego z 200 aż do 600. To jest zmiana już można powiedzieć radykalna. Jak teraz do tej pory mieliśmy zmiany takie powiedzmy statystyczne, to tutaj już mamy zmianę, która będzie widać. To samo czas oczekiwania na ten Dispel Magic z 8 do 6 sekund, a w trzeciej pozycji mamy zmniejszony czas oczekiwania Hard Barder od Erfa z Primal Split z 7 do 5 sekund. No, tu jest ciekawa sprawa, tylko problem jest taki, że Brewmaster, gdzie jest tutaj wrzucony, on ten to swoje ulti ma no, dość rzadko, ten cooldown na nim jest dość duży, a w momencie, gdzie mamy tak dużo właśnie klikaczy typu Phantom Lancer, typu Gyrocopter, ewentualnie może Lina, czy nawet i ten Bloodseeker, to on jak ma, on ma to ulti zbyt rzadko, nie da rady on sobie z tymi heroesami w dalszym ciągu. To samo jak mniej więcej Enigma, to te piki dobre były jakieś kilka patchy temu, a teraz gdzie mamy tutaj erę no non stop tutaj walki, szczególnie Rosjanom pewnie się to podoba, oni zawsze i tak grali w ten sposób, ale teraz mamy właśnie tak, że non stop mamy walki nawet w chińskiej docie, gdzie czasami było nawet i do 20 minut jeden kill tylko, to nawet tam już się to zmienia, bo widać jaka ta meta jest zupełnie inna, a Brewmaster z tym swoim cooldownem nie da rady po prostu wrócić do tej mety, także no te zmiany wyglądają fajnie, ale nic za bardzo chyba z tego nie wróci, chociaż pewnie tam w Chinach będą próbowali nim ogarniać. Sytuacyjny pick, on fajnie kontroluje Windrangerkę, Darkseera, do tego jest super, a tak poza tym no to trudno powiedzieć, no nie jakieś rewelacyjne zmiany. No niestety, ciekawie wyglądają te liczby, ale nic poza tym. No jeżeli mamy Bristlebecka, no jego pasyw, Quilly Spray, no teraz zmniejszony damage, ale nim to nic nie zmienia, no i tak nie wróci. Nie, to nie jest, że zmniejszony damage, to jest zmniejszony redukcja. Ten threshold. Tak. Czyli jeśli ma 250 do 250
Damage dostaje, tak? Aha, Dobrze mówię? zmniejszono próg obrażeń kuli spray. Tak, A, dobrze, to jest okej. buff tak No naprawdę. jest buff, ale tylko problem jest taki, że wiesz, przeciwko niemu jak ustawisz Silver Edge'a, to koniec, zrobisz No, a szczerze to bardzo dobrze. sylwaka. No nie chcę, żeby on wrócił, bo był krótki Wiesz co, czas. ja lubię nim grać, ale on czasami jest po prostu za bardzo op. Jak ci ucieknie na safe lane'ie i za bardzo się sfarni, potem trudno jest z tego wrócić. No tak. Tylko tutaj właśnie wystarczy Silver Edge i koniec Bisobeka. No źle sobie za szybko przeczytałem na początku te Jezu, schematki. nie na safe lane'ie, tylko na offlane'ie, nie wiem, się pierdzieli. Offlane, tak. Okej. Dobra. Mamy teraz Centaura. Tutaj mamy jego return zwiększony, ale na nim to nic nie zmienia. Zanim trafił do kapitan z moda, był bardzo mocnym bohaterem. Jak na Olpiku się go spotykało, to raczej gra była wygrana. Trafił do kapitan z moda i czasami był pikowany, ale to, że ten retur będzie miał, jeżeli dalej miałby być w tych profesjonalnych grach wybierany, to na tym offlane'ie, na którym jest stawiany, i tak nic to nie zmienia, co tu jest, także no nic, Centaurem nic się nie zmieni. Wiesz co, będzie miał lepszy push troszeczkę i on i tak jest bardzo dobrym bohaterem, więc myślę, że będzie częściej wybierany jednak. No, niewiele zyskał, ale nie wiem. Mi się wydaje, że raczej pozostaje tam, gdzie był. No cóż, zobaczymy. Niżej mamy Chaos Knighta. No, tutaj mamy takie niewielkie tutaj zmiany. Oj, wielkie, Znaczy, uważam, że zmiany wielkie. wielkie, ale nie zmieniające w nim nic. Tak mi się przynajmniej wydaje. Powiem ci tak, że wczoraj grałem nim sobie raz, a już w tej nowej mecie miałem Rampage, bo on w tym momencie, jak ściąga ten armor, jest naprawdę niebezpieczny i do tego wszystkie jego prawda, iluzje też ściągają. Przykrycie. Tak, tylko że te iluzje bardzo łatwo tutaj przystopować. Jakieś, wiesz, AOE stuny, których jest teraz niezmiernie wielka tutaj pula z racji granych teraz obecnie heroesów. Wystarczy nawet Leszrak, który grany byłby nawet na supporta, ale raczej tam te debuffy, które dostał, niewiele zmieniają. Czy też Liny. No, nawet Leon rzucający swoje stuny, nie wiem, on za mało i tak movement speeda ma z IO, i tak już nie jest taki straszny. Jedynie co tutaj widzę, to, że prędzej może Loda, bo on bardzo go lubi nim grać z Alliance, będzie sobie go tutaj wybierał. Tak naprawdę mi się wydaje, że on jednak cały czas jest za słaby i no, w lejcie jest bardzo fajny, ale no nie wiem, ja nie widzę tego bohatera. On na przykład Anti-Mage'a nie wytrzyma, Żyrokoptera też nie wytrzyma, Spellem też by miał niezmiernie ciężko. No nie wiem, nie wiem, ja nie widzę tego bohatera w obecnej mecie, ale chciałbym go zobaczyć z tego względu, że może trochę namieszać, to jest fakt. No, poniżej mamy Chena, wzywanego na samym początku. Zwiększono tutaj jego obrażenia ze skilla Pentinens. Wygląda to Penetrans, teraz no. tak, dokładnie. I wygląda to tak, że no cóż, i tak on jest mało tutaj wybierany, także no cóż, jak coś chcieli tutaj w nim zmienić. Natomiast Test of Fate, Damage też tutaj jakiś zwiększony, też cooldown jego zmniejszony. No, chcą go tutaj wzmocnić. Myślę, że on będzie częściej pikowany, ale nie z tych względów, tylko z tego, że te ancjenty zostały zmienione. Poza tym myślę, że no fajnie, ale to i tak nie dlatego jest pikowany i nie dlatego będzie pikowany. Niżej mamy Klinksa. No tutaj jego cooldown na skillu Strafe został tutaj no troszkę zmniejszony, im plus dla niego. On może przeciwko PL-owi nawet i stanąć teraz bezproblemowo. Zobaczymy, jak będzie on często pikowany. Ale no cóż, no nie jest taka jakaś zmiana wielka.
Wiesz, on i tak był niebezpieczny, więc w tym momencie on jest, no, jako jedną, pierwszą pozycję będzie mógł spokojnie teraz już robić. Dokładnie, dokładnie. Szczególnie pewnie myślę w Evil Geniuses on się będzie często pojawiał, często, bardzo często, ale zobaczymy jak Myers się ustawi tam wszystko. No nie, że mamy Crystal Maiden, no Crystal Nova zmniejszona, także tu cooldown, no nie ma co, bo to 2 sekundy przy takim cooldownie nic to nie zmienia tak naprawdę. W Dark Seerze mamy inteligencję zmniejszoną o 2. No, zmieni to tylko w tyle, że rzadziej będzie mógł kulkę czy rzucić, czy coś innego. No, poza tym i tak Soul Ringa składa i tą manę zawsze ma. Potem też nie ma z tym problemu. Mamy tutaj zmianę w Dazzlu. Teraz ten Poison Touch będzie zawsze kosztował tylko 100 many. No, to jest im plus, ale Dazzle, patrząc na grę nim, to on zawsze bardzo mało leveli i tak ściąga. Ten Poison Touch prawie w żadnej grze nie jest wymaksowany, także no, zmiana tutaj prawie że można powiedzieć kosmetyczna. Niżej mamy Dead Prophet. Egzorcyzm jest tutaj zmieniony troszeczkę na samym początku. Więcej tych tutaj iluzji od Dead Prophetki jest rzucanych, ale no. No, tutaj ona jest bardzo specyficzna, bo musi tym być nastawiony na push i z drugiej strony jakiejś specjalnej odpowiedzi nie może być, ale co z tego, jak ona wyrzuci ten swój egzorcyzm, jak skończy się to, a zanim cooldown się zredukuje, no to druga strona już zniszczy twoją wieżę, także no, nie wiem, nie bardzo. Wiesz co, po ostatnim nerfie ona po prostu nie może się pozbierać, nie jest w mecie, jeszcze nie będzie, to jest tylko taki dodatek, żeby zobaczyć, co się będzie działo, ale tutaj nic to nie zmieni, ona nie będzie wcale wracała tak szybko do mety. Tak, nieduże zmiany tutaj u Disruptora. Ten Thunder Strike, no cooldown będzie mniejszy, ale za to już nie będzie dawał tak dużej tutaj wizji jak wcześniej. No, zmiana myślę odpowiednia. No, ciężko by było, żeby właśnie ten Thunder Strike dawał no, wizję wokół bohatera całą. Powinno być tylko oczywiście na samym bohaterze. Tutaj ciężko cokolwiek więcej dodać przy nim. Także przechodzimy do Dooma. Scorched Earth Damage Heal Increased From. No, teraz bardzo ciekawie wygląda, bo tutaj dość mocno zbufowany ten jego skill. Będzie tutaj mocno się dzięki temu. No, przeciwnicy będą się go bać jeszcze bardziej. Czyli No. on też był bardzo sytuacyjny w tym wszystkim. Wiesz, on był, żeby wyłączyć Storma, żeby wyłączyć ten. W tym momencie trochę więcej tego damage'u ma, on będzie więcej robił w teamfightach. No i nie będzie takim tylko po to, że, znaczy bohaterem, który jest wybierany tylko i wyłącznie po to, żeby wyłączyć Storma z gry. No dokładnie. No tym bardziej, że Storm chyba troszkę już rzadziej będzie, ale to o tym później. No Też zobaczymy. dzięki Bogu. No tak, bo trochę aż się nudno zrobiło, szczerze powiedziawszy, z tym Stormem. Ale no, ten Doom, ale czy on będzie grany, on na offlane'ie dalej się nie potrafi utrzymać. Do dżungli może ewentualnie zejść, ale wtedy supporty nie mają za wiele. Także myślę, że ten Doom dalej rzadko będzie pikowany. No cóż, ciężko tutaj z tym Doomem, zobaczymy, bo no nie utrzyma się na tej linii dalej. Chociaż tutaj te zmiany są, ale co z tego? Użyje to raz i będzie stał dalej pod wieżem, tak jak zwykle, albo szedł do lasu i to wszystko. Dragon Knight. Breath Fire. The Wolf Duration Increased from 8 to 11 seconds. No, to jest tutaj ciekawe, bo ten Breath Fire zwiększony, czyli tam zmniejszenie. Przeciwko drugiej stronie, czyli ten Dragonite no, będzie mógł częściej pojawiać się teraz na tym midzie. No i też łatwiej będzie miał przeciwko range'owym tutaj bohaterom. No zobaczymy jak to będzie wyglądać przy tym Dragonite. No ciekawa zmiana. Był często pikowany przez azjatyckich graczy. Zobaczymy teraz, czy będzie jeszcze
jeszcze te częściej wybieranych heroes, bo będzie mógł się lepiej trochę utrzymać na midzie. Mamy niżej Draw Rangerkę, tutaj zmiana jej aury. Ona będzie teraz troszeczkę mocniejsza, no te procenty nie jest tego wiele, ale za to będzie tutaj częściej widziany, bo teraz ze 120 sekund do 100, więc zawsze łatwo będzie można odpuszować linię, będzie widać wtedy co się dzieje, czy można ruszyć gdzieś na smoka, czy ewentualnie przeciwnik smokuje, bo dzięki temu no creepy mają więcej oczywiście damage'u i będą mogły szybciej podejść pod wieżę przeciwnika, dzięki temu jak wiemy wizja jest trochę większa. No zobaczymy czy teraz drołka będzie częściej, ale no patrząc na tych heroesów, którzy są teraz pikowani, myślę, że raczej jeszcze nie powinna wrócić. Earthshaker, no buff spodziewany, no zmniejszenie damage'a z Fissure, no można powiedzieć przez wielu chyba nawet oczekiwane. Nie jest to jakieś wielkie tutaj zmiany, ale na pewno potrzebne. To nie da wiele, no to jest po prostu, jeśli Earthshaker kogoś tak zamknie Fissurem, no to jest nieżywy, więc czy tam 15 damage'ów w jedną czy drugą stronę, to nie ma dużej różnicy. No teoretycznie tak, ale na starcie często bywało, że mider twój zaczyna tam obijać, a Earthshaker tylko Fissurem dobija. Teraz to już nie będzie takie oczywiste póki co. No Earth Spirit tutaj wzmocniony, starczy double click i on już leci do przodu. No nie dość, że ten bohater jest mocny, to jeszcze będzie mocniejszy. No ale w Kapitan z modzie ciągle go widzieć nie będziemy, także no cóż, ciężko powiedzieć, ale Rampage Earth Spiritem ogarniętym cały czas da się zrobić i będzie się to dało zrobić. Poniżej Elder Titan, no tutaj zmian jest dość dużo, aż 4. Ten Echo Stomp jego teraz jest większy, o 25 aż. Spirit tutaj też, no skalować się teraz będzie tego koszt many. No Elder ten zawsze ma problemy z maną, to jest zawsze dla niego fajna sprawa, ale to nie jest jakaś sytuacja, dzięki której będzie mógł utrzymać się na offlane'ie. Przez to ciągle raczej nie będzie pikowany cały czas, bo chodzi o to, żeby offlane nie tylko tam ustał, zbierał levele, ale w tych bardziej profesjonalnych grał, coś tam przeszkadzał jednak temu głównemu carry. Dobry support, dalej nie offlaner. Dokładnie, ale jako support jest niezmiernie rzadko pikowany jednak, chociaż są chyba jednak supporci od niego lepsi. No jest ciekawy, szczególnie przeciwko PL-owi, patrząc na te wszystkie zmiany tutaj, czyli ta aura, też czas trwania teraz nie będzie 0,5, tylko sekunda. Też tutaj atak Astral Spirita będzie większy, ale no tutaj widać aspirację do tego, żeby jednak na tym offlane'ie mógł się utrzymać dłużej, ale i tak to nic tam nie zmienia tak naprawdę. Ciężko tutaj cokolwiek więcej, żeby no to nie jest ta zmiana, na którą pewnie czekali gracze offlane'owi, chociaż myślę, że jednak Ice, bo on grywa tym Elder Titanem od czasu do czasu, to dla niego in plus zmiana. Dalej mamy Enchantresskę. Tutaj duża zmiana. Duża zmiana, tylko nie wiem czy wiele zmieniająca, bo po kolei mamy tak zwiększoną ilość tych duszków do leczenia, fajnie. A drugi, o którym się właśnie dużo mówi, czyli ten Impetus, nie jest już modyfikatorem ataku. Unikalnym, no. Unikalnym, znaczy, tak. Wiesz, w tym momencie to znaczy, że Enchantresska z Mask of Madness i ze Skadi będzie po prostu robiła taki chaos, że to jest masakra. Ona ma range okrutny jeszcze z Scepterem, więc naprawdę ja uważam, że to będzie duża zmiana. No tak, tylko że ona jako carry nie może być grana, bo ona nie wytrzyma chociażby naporu Queen of Pain. Tak, tylko że z range'em 1500, chyba w tym momencie ona ma już, jak będzie miał scepter, no to ona nie musi być wcale blisko. To fakt, ale jeżeli będzie nastawienie drugiej strony na teamfighty, to już nie ma szans tej Enchantresski tutaj wyhaczyć, tak żeby ona po pierwsze złożyła te przedmioty, o których mówisz, po drugie miała miejsce, żeby z nich coś zrobić.
mi się wydaje, że ja to widzę ciężko, bardzo. No, zobaczymy. Ja uważam, że to jest duża zmiana. No, tak się okaże. No, musimy zobaczyć. Może jakieś pubiki, potem zobaczymy profesjonalne gry, jak będzie wyglądać. Dalej mamy Enigma. O, tutaj mamy buff dla Enigmy. Zmniejszono czas rzucania Madnej Pulse. To samo też, jeżeli chodzi o ten skill, to teraz jest, no, mniejsze tutaj jest pole jego działania, ale przez to, że kastuje się szybciej, to będzie można najpierw rzucić szybciej troszkę ten Madnej Pulse, potem dopiero Black Hole'a, który, jak widzimy w trzecim odnośniku, ma troszeczkę szerszy zasięg, ale problem jest taki, że cooldown dalej jest wysoki. Gdy Enigma wyrzuci swojego Black Hole'a, to potem nie ma co robić ta Enigma, i druga strona o tym wie i wie, jak to długo trwa, i próje do przodu, a ta Enigma już po zrzuceniu tego Black Hole'a nie robi totalnie już nic. Także, no nie wiem, co z tego, że Pupej dalej może farmić najlepiej tą Enigmą na świecie, w lesie, ale nic to za wiele nie zmienia, jeżeli druga strona właśnie wygląda to, jak wygląda, czyli typowi klikacze stoją, którzy nie potrzebują tych ultimate'ów i wielkich cooldownów. No cóż, no zostaje Enigma tam, gdzie była. Ciekawa zmiana, ale chyba niewiele wnosi. Potem mamy Żyrokopter, no tutaj troszeczkę zmniejszony jego damage, bo jak widzimy w znaku zapytania, wygląda to troszeczkę mniej. Niewiele to w nim zmienia, ale potrzebna na pewno zmiana, bo Żyro był zbyt często trochę pikowany, zbyt mocny też był. Natomiast ten cooldown nie przechodzi przez niewrażliwość na zaklęcia. No tutaj jest zmiana dość duża i dość mocno tutaj tego Żyrokoptera boląca jednak, niż to co jest wyżej, ale raczej Żyrokopter i tak będzie pikowany niezmiernie dalej często. Potem mamy Huskara, ten jego Berserker's Blood Magic Resistance jest tutaj no troszeczkę zmniejszony, czyli szczególnie to chyba jest ukłon w publiczne gry, bo w Captain's Modzie no jest bardzo rzadko widywany, czyli no zmniejszone tutaj jego odporność na magię. Patrzymy dalej, Invoker, tu jest dopiero ciekawa zmiana. Mamy tutaj z jego inteligencję na start, to będą już 4 punkty, nie 3 i 2, czyli to jest bardzo, bardzo dużo. No i damage jego będzie przez to bardzo, bardzo teraz duży na starcie, przez to może w końcu wróci na mida. Oj, na pewno wróci na mida. No to przekonamy się właśnie, bo czy on napór tych drugiej strony wytrzyma. On jednak potrzebuje tam jednak na tej linii troszkę jednak wystać, żeby złapać te levele, które on strasznie potrzebuje. No też zwiększona jego prędkość ataku na tym skillu Alacrity. No tak, z tego raczej dość rzadko się korzysta, chociaż no przez to, że ma tej inteligencji teraz więcej, przez to będzie mógł bić mocniej. Może to być ciekawa dla niego zmiana. I teraz to, co jest no, dużą dość nowością, czyli Aghanim Scepter, oprócz tego, co robi standardowo, dodaje jeden punkt w staty dla wszystkich trzech jego tutaj zaklęć, czyli Quas, Wex i Exhort. No to jest ciekawe, czyli jeszcze jeden poziom wyżej będzie mógł być niż standardowo. Ciekawe, jak to zmieni samą jego grę w tym, jak będzie miał maksymalny level, jak to będzie wszystko bardzo mocno biło. No i końcówka to już taka zmiana bardziej kosmetyczna, czyli właśnie ten max level Defending Blast now retains. No taka zwykła zmiana, nic za bardzo nie wnosząca, ale ten Aghanim Scepter na pewno jest ciekawą rzeczą. Ale zanim on tego Aghanima dofarmi, raczej on chce wcześniej inne przedmioty zrobić. Chyba że to będzie taki grany typowo pod Ice'a, czyli właśnie na oprócz, że Aghanim jest, to jeszcze nawet Refresher. Tylko kiedy on to dofarmi, kiedy on te levele zrobi, no to jest dobre pytanie, czy on będzie miał na to miejsce.
No, później mamy Jakiro. Tu jest bardzo też ciekawa sprawa, bo on był dość rzadko pikowany jako super. On nigdy zły nie był, a teraz jeszcze będzie wzmocniony, bo ten jego dual breath, tutaj aż podwójna zmiana, teraz będzie poruszał się jednakową prędkością, czyli 1050, wcześniej było 850. Natomiast ten damage jest tutaj zwiększony, szczególnie patrzmy, jak duża tutaj zmiana jest na drugim poziomie, bo wcześniej to było 26, teraz jest 40, czyli zmiana prawie można powiedzieć dwa razy, więc tego dual breatha będzie można szybciej dawać tutaj punkcik jak najbardziej. Natomiast ten nie dość, że jest potwornie wielki ten zasięg tego Ice Puffa, to teraz będzie aż 1200. No naprawdę dużą wizję strasznie daje ten Ice Puff. Dawał Ice Puff, a teraz to jeszcze będzie o 100 jednostek więcej. Zawsze to oczywiście też będzie, bo ten cast tego Ice Puffa jest dość długi, ale dzięki temu łatwiej będzie tutaj wyłapać przeciwnika na pewno. No a potem mamy Juggernauta, czyli ten jego Blade Fury. Zmieniony, zbufowany, ale no niewiele to w tym Juggernaucie tutaj zmienia, chociaż jeden taki jest plus tego, że może częściej będzie pikowany nie tylko Żyro, jeszcze raz Żyro. Potem mamy Kotleta, ten Chakra Magic Cooldown jest teraz no zwiększony, ale to i tak nic w nim nie zmienia, to nie tutaj jest jego siła. W tym tutaj w Chakra Magic Spellu. Potem mamy Kunkę. To są ciekawe też zmiany. Z tego powodu, że ten Tidebringer no tutaj jest troszeczkę zwiększony. Tutaj na starcie widać jest różnica. Tu jest 15, tu jest aż 20. No wszędzie w sumie jest o 5 powiększone, czyli no łatwiej będzie mu dobijać creepki z tego powodu i przeciwnika obijać oczywiście. Natomiast ten X-Mark, ten jego skill, teraz jest zreskalowany. Wygląda to tak, że zasięg teraz jest no, na samym początku trochę większy. A tutaj w połączeniu z tym, że cooldown jego jest, no na początku jest duży, ale to i tak rzadko się używa, ale tu na końcu jest 8 sekund, więc jak teamfight będzie trochę dłuższy, na pewno może mu to w zupełności pomóc. A co ważne, Ghost Ship Cast jest teraz 0,4 na 0,3, więc bardziej precyzyjnie gracze będą mogli trafiać. Pewnie ktoś tam zauważył, że rzadko ktokolwiek trafiał, przez to rzadko też był pikowany. Zawsze jakaś tam zmiana dla niego in plus. No zobaczymy, czy w końcu Kunkka będzie pikowany, 3 Dedalusy, ale to już się śmiejąc na pubach pewnie bardziej. Legion Commanderka. Tutaj jest troszkę zmian. Zwiększono obrażenia podstawowe o 4. Overwing Odds teraz jest zmniejszony, jego czas oczekiwania z 18 na 15, no to niewiele zmienia. Czas rzucania tego press ataku jest teraz też i mniejszy. No i tutaj naprawienie błędu z duelem, że no teraz nie jakąś losową jednostkę, tylko dalej kontynuuje bicie przeciwnika, w którym był duel rzucony. No nic to nie zmienia w Legionce. Gdzie ona by miała grać, ta legionka, czy ewentualnie z lasu, ale to jest tak rzadko grana rzecz. Na midzie też nie może wiele zrobić, bo many będzie brakować, żeby ten pierwszy swój skill rzucać, także tu zmian za wielu nie Znaczy, widzę. ten prezdy atak to jest, on się też kiedyś, że zauważysz, jak legionka ci wpada na blinku, uderza to prezdy atak i dopiero potem próbuje ultować. To jest tak, no, chwilkę, no to jest taki milisekunda, prawda, czy to dziesiątka sekundy, ale to jednak troszeczkę może dla niektórych czasami znaczyć, więc no taki mały buff, ogólnie małe buffy. No tak, raczej niewiele zmieniające. Mamy poniżej Leszraka, tu są zmiany już dość duże. Podstawowe obrażenia zmniejszone o 4.
No to niewiele zmienia, bo on głównie wyrzuca się ze skilli, ale właśnie ten Lightning Swarm, który był bardzo mocno zbuffowany jakiś czas temu, zostaje teraz znerfiony. Teraz już nie ma tak potwornie wielkiego dystansu. Było 650, teraz jest 475. Natomiast damage też tutaj jest zmniejszony dość, jak widzimy, mocno. Było 80, teraz jest 50 na pierwszym skillu. Także no, ten Leszczak czy tego Lightning Storma będzie dalej trzymał, znaczy brał jako pierwszego. Myślę, że raczej tak, ale to już nie będzie tak mocny na ten midzie Leszczak, który też w sumie będzie solo zabijał, nawet nie wiadomo kiedy, przeciwnika na tym midzie. To było Ale potrzebne. to było potrzebne, tak, ten Lightning Storm. Ale za to, jeżeli ktoś będzie chciał, bo był jakiś czas temu na to moda, żeby grać sobie Leszraka jako supporta, to on cały czas będzie bardzo dobry w tej roli, ponieważ no, ten Lightning Storm i tak jest mocniejszy niż był kiedyś. Były czasy takie, że ten Lightning Storm w ogóle nie był brany, tylko nawet jeżeli ktoś dobił do 25 levela, to właśnie jako te 5 osta 4 ostatnie pozycje. Także no nie wiem. Nic za wiele to nie zmienia. Na midzie i tak pewnie będzie dalej mógł być. Dalej mamy Licza. Tutaj zmiana także ten Sacrifice nie daje tutaj przeciwnikowi doświadczenia. No to zmiana na plus i bardzo logiczna. To zmiana tutaj, no teraz można przed oczami przeciwnika to zabierać i nie dostaje w końcu expa. Natomiast ten Chain Frost jest teraz zmieniony. Prędkość lotu jest o 100 jednostek szybsza, a efekt spowolnienia zwiększony z 20 do 30. Ale no i tak to jest za wolno, ten Chain Frost. Mipo będzie miał przerąbane tak jak miał, a Tak. generalnie inni będą uciekali no, jeszcze szybciej. No, to znaczy, że będą próbowali uciec jeszcze szybciej, więc to jest takie. Zresztą ja lubię Licza, więc uważam, że to są takie. On w powiązaniu z takim Kunkom, Luną albo Svenem, którzy dobrze puszują, będzie naprawdę dominował linię i to jest chyba fajna dla niego, fajny buff. Tak, żeby po prostu był częściej pikowany, myślę, i to jest tyle, bo wiele tutaj zmian nie ma. Ten Chain Frost i tak jest za wolny, spokojnie dalej można z niego cały czas uciec. A no, Offlane będzie miał problemy z nim. Taka jest prawda. tak jest. Lifestealer mamy poniżej. Cooldown Rage'a teraz się zmniejsza o 3 sekundy. No, 16 teraz to będzie. No, jest to in plus. Troszkę może jest to za dużo, chociaż to i tak cały czas można powiedzieć BKP na Lifestealerze jest teraz wzmocnione. No i tutaj mam Infest w Ancient Creepy mogą być teraz używane. No ciekawa zmiana. No i mogą być przez to też kontrolowane, ale raczej tu większego zastosowania nie widzę. Ten Rage może pomoże Lifestealerowi wrócić do mety, ale ciężko odpowiedzieć mi teraz na to pytanie, czy wróci, czy nie. Raczej chyba jednak niekoniecznie. No mamy Linę, która była niezmiernie dużo razy pikowana na midzie, między innymi Mannert Max pewnie teraz płacze z tego powodu. Ja też płaczę. Więc tak, po kolei. Light Strike Array teraz jest zmniejszony dość mocno. Ale zawsze to i tak nie tym skillem się tutaj przeciwnika obija. Natomiast Laguna Blade, no tu już są zmiany dość duże. Początek jest taki sam, potem zmiana niewielka, ale 950 na 850 na tym ostatnim poziomie to jest zmiana już dość duża jednak dla Liny, a wiadomo, zawsze to jest magiczny damage, także w rzeczywistości jeszcze jest on mniejszy. No, ty ponownie będzie to combo Liny z Eulsem dużo. Znaczy, to ogólnie całe combo jest nerfowane, bo to jest minus 140 damage'u na całe combo, tak naprawdę. Także, no, to nie będzie bolało jakoś strasznie, ale będzie czasami bolało. No tak jest.
Potem mamy Liona, tutaj mamy zmianę jego Finger of Death z Aghanimem i zwiększenie obszaru działania z 200 do 300. Także to duża jest różnica. Zmiana ciekawa, tak. No to nie jest może Black Hole, do tego brakuje, no teraz jak już wiemy, 120 jednostek, ale to jest bardzo dużo. Jeżeli będzie Lion supportowany i dobije ewentualnie tego Aghanima, no będzie tutaj możliwe, że częściej widziany, chociaż ta zmiana aż tak wiele nie robi, ale jeżeli będzie teamfight, a one będą wyglądać tak, jak cały czas mamy teraz, czyli tutaj right clickerzy ciągle będą dominować i wokół właśnie jego będzie dużo zebranych bohaterów, to Lion tutaj może zrobić bardzo dużo, bo teraz ma ten obszar o 100 aż jednostek większy. No to jest zmiana bardzo ciekawa, ale czy ona zmieni wiele, ciężko powiedzieć, bo Aghanim Sceptera mało który Lion da radę zrobić. Potem mamy Londruida, który no od czasu jego nerfów jest niezmiernie rzadko już pikowany, praktycznie w ogóle nawet. Mamy po kolei tutaj jego Spirit Bear, zmniejszone jego oczekiwanie teraz za każdym razem, to będzie 120 sekund. Także to jest ciekawa na pewno rzecz. Nie będzie może od razu tak bardzo targetowany, bo aż minuta różnicy jest duża na samym początku, gdzie tego Spirit Beara z powrotem będzie mógł mieć. Przez to może częściej będą go ludzie zapraszać do gry, natomiast zwiększenie jeszcze dodatkowych obrażeń na tym Battle Cryu, to samo pancerz jest jeszcze zwiększony, tutaj ta ilość 20 to już jest potwornie duża ilość, także no te towery, jeżeli ktoś będzie chciał się ustawiać pod no push towerów, no może to być ciekawa naprawdę sprawa, też w teamfightie będzie mógł wytrzymać więcej, tak samo też i żyrokoptera, no zobaczymy, może Londruid wróci. Ja myślę, że jest jakaś tu szansa po tym, co tutaj widzimy. No duży bawale był potrzebny. Tak jest, bo Londruida już w ogóle wypadł całkowicie z mety. Mamy dalej Lunę, o której tam już 2-3 razy udało mi się wspomnieć. Na sam początek siła tutaj zwiększona z 1,9 do 2,2. No zmiana nie za wiele tutaj mówiąca na póki co, czy ona wytrzyma więcej, bo raczej przeciwnicy dawali radę ją szybko jednak zjadać. Natomiast czas oczekiwania na ten ulti, czyli Eclipse, no, został trochę zmniejszony. Tak. Nie jakaś duża różnica, ale tak. Zawsze coś. Znaczy teraz będzie Aghanim Scepter, to ostatni, który tutaj jest, tak. Punkt, że jednak Aghanim Scepter może być warty w late game, bo to jednak cztery te dodatkowe Lady Beamy to dość dużo. Fakt, tylko do tej pory nie był brany, dlaczego teraz by mógł być brany? Problem jest taki, że Luna musiałaby być grana zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Ja widzę dwa problemy. Pierwszy to jest taki, że ona była zawsze grana pod Butterfly'a, pod Mask of tylko Helm of Dominator, i żeby farmiła i right-clickowała jak najwięcej. Teraz to ona musiałaby być grana zupełnie inaczej, bo Aghanim Scepter nie jest jej korowym przedmiotem. No nie byłoby tutaj... No właśnie, może się stać. Może się stać, tylko musiałaby być grana zupełnie inaczej, żeby ona wytrzymała, bo problem jest z jej wytrzymałością. Jednak patrząc tutaj na sam początek, jest jej siła już od razu zwiększona. Jest to niewiele, ale w późniejszej części gry może zaważyć, że ten 1,9 do 2,2 może jej dać to, że będzie jednak ten Aghanim Scepter miał sens. Czyli będzie tutaj ale zmiana... Teraz... No. Ale teraz jeszcze zapominasz jednej podstawowej rzeczy. Ostatni buff dla Liny to był, że ona w tym momencie będzie mogła ulta dać naokoło swojego sprzymierzeńca. Tak. Z Aghanimem. Więc jeśli ona w tym momencie da go na jakiegoś tanka Magnusa albo cokolwiek innego, no to ten dodatkowe tych kilka beamów zrobi robotę. To fakt. Tylko że problem jest taki, że jeżeli Luna stanie jako ten kor, wyfarmi tego Aghanima, to co dalej? Bo
bo to będzie Luna, która nie będzie już tak mocno klikała, jak dotychczas jesteśmy przygotowani, a jak będzie chciała zrobić Aghanima, będzie musiała zrobić Satanika z tego Helma. I tu jest problem, bo nie będzie tej siły, żeby zakończyć przeciwnika, chyba że jeszcze do farmi Butterfly, ale to musiałaby być gra przeciwko, nie wiem, Anti-Mage'owi na przykład, która będzie trwała godzinę. Bo no tak, no to jest, to jest sytuacyjne. Tak. To jest, znaczy, wiesz, ona w tym momencie strasznie szybko farmi, więc już ta, więc ona będzie mogła spokojnie na to sobie zarobić, tylko że kwestia tak właśnie, czy będzie miała miejsce i tak dalej. No zobaczymy. Ja uważam, że to dla niej, ona się zrobi coraz mocniejsza. No tak, na pewno myślę, że będziemy ją widzieć. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądać to na końcu i te buildy, jak będą wyglądać. Potem mamy Lekana, który dawno temu wypadł z mety, no ale cóż, no zwiększoną ma siłę, nic temu nie daje. Shapeshift critical strike chance increased from 30. No zwiększone szanse na krytyczne, ale też to nic nie daje. Nie wiem, czy nie lepsza byłaby zmiana, żeby to jego ulti kastowało się trochę krócej, bo bez tego ulti on jest bezużyteczny, jest tak piekielnie wolny. Bez tego ulti, że to jest no nieporozumienie. Ktoś próbuje nim grać jakieś mecze profesjonalne, widać, ale to on się całkowicie nie sprawdza. Po tym buffie też myślę, że nic się tu nie ruszy z tym bohaterem. Natomiast Magnus, to jest ciekawa zmiana. Jedno zdanie, a mówi dużo, bo czas oczekiwania na ten empower jest teraz zmniejszony z 12 do 8. Czyli on będzie mógł rzucać na większą ilość bohaterów właśnie ten empower. I w erze tych klikaczy w większości myślę, że będzie to przydatne, szczególnie jak zaraz wiemy o tym, że będzie teamfight, rzucam empowery na siebie i na dwóch bohaterów, na przykład Bristlebecka z offlane'a i Żyrokoptera, no Żyrokoptera niekoniecznie, PL-a, to już jest tutaj zmiana duża, bo on to będzie mógł zrobić też szybko, nawet podczas teamfighta, jeżeli tylko będzie miał miejsce, i ten empower może naprawdę dużo tutaj pozmieniać w teamfightie, szczególnie też no Juggernaut niewielki buff dostał, więc może ktoś tam go będzie chciał zauważyć na początku gry, przez to nie będzie musiał, jak nie będzie miał Battlefury Magnus, rzuci mu empower i będzie to wyglądało ciekawie. Dalej mamy Meduzę, czyli Mystic Snake Damage and Mana Steel Boost per Jump increased from 25 to 35. No, to daje tylko i wyłącznie to, że jeżeli będzie grana ewentualnie na midzie, będzie tutaj troszkę bardziej móc się utrzymać na tym midzie, ale to jest niezmiernie trudna rzecz, żeby dojść do tego late'a i tą meduzą wygrać. Strasznie ciężki hero do grania. Tutaj troszkę ewentualnie to może pomóc, ale myślę, że nie za wiele. Następnie mamy Miranę. Jej tutaj zręczność będzie zwiększona z 2,75 na 3,3. No i ta zręczność jest, jak wiemy, potrzebna bardzo, przez to będzie mogła klikać lepiej, szybciej, ale myślę, że przez to nie wróci wcale jako korowy bohater. Wiele osób próbowało jeszcze wcześniej, jak była mocniejsza, chyba, jak dobrze pamiętam, szczególnie chyba Loda próbował z Alliance, ale średnio to wychodziło, teraz myślę, że wiele też to nie da. Teraz ten, jak widzimy niżej, Starstorm ma troszkę większy zasięg, ale co z tego, nic to nie zmienia w tej Miranie. Myślę, że raczej nie wróci do... Znaczy, powiem ci tak, troszeczkę zmienia jednak, bo ona jak ma czasami sytuację, kiedy chwyci kogoś tym Starstormem, może dwoma gwiazdkami walnąć, to w takich sytuacjach, wiadomo, to jest bardzo sytuacyjne, ale w niektórych sytuacjach może bardzo pomóc. Także ona jest dobrym bohaterem, dobrym roamerem, dalej będzie. To jest taki buff po prostu. No tak, tak, ale nie wiem, czy będzie pikowana, bo są znacznie lepsi bohaterowie, żeby jednak się pojawić. Mamy niżej Morphlinga. Jego tutaj zręczność będzie zwiększona z 3 do 3,4. No, on oczywiście potrzebuje tego jak najwięcej, ale
te 4 po przecinku nie zmienia totalnie w nim nic. Dalej on potrzebuje strasznie wiele przedmiotów, żeby cokolwiek zacząć robić, a w tej mecie, w której jesteśmy teraz, nie ma totalnie na to czasu. Chyba że grałby przeciwko Anti-Mage'owi, to może. Patrzymy dalej, Adaptive Strike zmieniono tutaj też niewiele. Tylko że na drugim poziomie z 40 do 60, to zmiana jest duża, ale początek no jest 20, był, ale jest 50. To 50 jest ciekawe. To jest bardzo duże, no. To jest ciekawe, ale czy to zmieni? Nie zmieni tego, że on dofarmi szybciej te przedmioty, a bez nich jest bezużyteczny. Wiesz co, on na początku jest strasznie słaby, więc to daje mu troszeczkę więcej możliwości, więc myślę, że to jest dobry buff na niego akurat. Dobrze, i tutaj te dwie zmiany to są poprawienie tylko bugów, także nic tutaj za wiele. No, w ten drugi będzie teraz hybryda, znaczy przeciwnicy będą wiedzieli, że to jest hybryda, a nie prawdziwy tam bohater, więc to jest takie troszeczkę, kiedyś można było kogoś zbejtować na tą hybrydę, tak, a teraz już nie bardzo. Teraz już nie bardzo, to fakt, ale... troszkę można powiedzieć, że to bóg, trochę jednak może też i nie. Rzadko tak się grało, ale masz oczywiście rację z tym, że teraz to będzie widoczne. Ciekawa rzecz, ale jak na minus dla Morflinga, który i tak nie jest grany, to teraz tym bardziej jest in minus to po prostu, bo nie zmienia to za wiele, tak mi się przynajmniej wydaje. Patrząc dalej, mamy Naga Siren, ten Riptide jest wyskalowany teraz, troszkę słabszy na początku, także jako support będzie mieć ciężej ta syrenka, no bo zazwyczaj te właśnie iluzje oczywiście są tutaj pikowane, a teraz będzie mniej zadawać tutaj damage'a ten Riptide. Natomiast zwiększono siłę leczenia Song of the Siren z Aghanim Scepterem z 6%, teraz to będzie 8%, także nie dość, że długi jest przecież ten song, to teraz jeszcze będzie leczyć więcej, to jest już naprawdę jakaś masakryczna zmiana. Wiesz co, znaczy tutaj ona Radiance jest zmniejszony chyba koszt recepty chyba o 100, który będzie potem, będziemy na pewno to mówili, więc jako tak ona została, to są takie delikatne nerfy, żeby zbuffować właśnie, znaczy żeby wyregulować tą zmianę z Radiancem. No, im plus duży, tylko czy Aghanim Sceptery teraz będą robione na raczej nie. Raczej nie, chyba że support, ale patrząc na to, co stało się wyżej, to jeszcze rzadziej raczej będzie brana ta postać niż do tej pory. Niżej mamy Nature's Propheta. Tu zmian jest dość dużo. Zaczynamy od tego, że Sprout, czyli jego ultimate, jest teraz zredukowany do 0,35 castu. To jest ciekawe. Potem mamy to, że jego koszt many jest teraz znacznie mniejszy, więc częściej będą decydowali się gracze na to, żeby go rzucać. Natomiast zmiana duża jest z jego trendami. Ich szybkość jest teraz z 300 do 325, więc na początku to jest zmiana duża, bo będzie można zachodzić bez problemu z tymi trendami przeciwnika. Też one będą więcej damage'a robić przez to, bo będą bliżej tego przeciwnika i będą mogły go gonić, szczególnie na początku jak będzie bez butów. Także ciekawa. No, przez to, że tutaj jest buff wyżej na movement speed, poniżej mamy redukcję wizji z 1200 na 1000-1200, na takim trendzie to i tak jest bardzo dużo. No, ten 1000 to i tak dość dużo, myślę, mi się wydaje, jest cały czas. Straszną przez to wizję przecież można sobie było robić, bo potem te trendy nie były do tego używane, żeby zbijać wieże, tylko żeby robić oczywiście wizję. Szczególnie jak z offlane'a był oczywiście grywany, było raczej rzadko z jakiejkolwiek innej pozycji. Później mamy zmniejszony bazowy czas Great Trendów. A ostatnia zmiana z Aghanim Scepterem jest teraz ciekawa, bo dodaje teraz każdej jednostce, która trafi 4-sekundowy buff. Jeżeli zginie ona w ciągu tego czasu jej ciała, powstanie dodatkowy trend. To jest ciekawe, że dodatkowy trend powstanie. Także nic to nie zawąt, bo przez to, że będzie ten sprout
rzucane pewnie częściej, bo teraz manę będzie mniej też kosztować. Jeżeli ewentualnie będzie szczęście, to dodatkowy po prostu wizja na mapie. To jest też Znaczy, ciekawe. powiem ci tak, nie, to nie wiem, czy dobrze to powiedziałeś, bo jeśli twoje tryanty zabiją jakąś inną jednostkę, to z tej jednostki, która zginie, robi się następny tryant. Więc w tym momencie Aghanim Scepter jest takim chyba podstawowym, będzie podstawowym buildem, bo to jest straszny buff tak naprawdę. Jeśli on zrobi sobie Aghanim Scepter i Refreshera, to on potrafi wszystkie trzy linie momentalnie pchnąć. No tak, to jest fakt, no ale ja wiem, czy Nature's Prophet będzie kiedykolwiek chciał z Aghanim Sceptera składać. Wydaje mi się, że to będzie podstawa teraz, ale to tylko, No nie tak jak wiem, mówię, ja sobie mogę mówić. jasne. No może i masz rację, może ja się mylę i nie widzę tego potencjału tutaj. Może też tak być jak najbardziej. Nie jestem wszystko wiedzący, nie gram od startu do tych 2012, tylko gdzieś około 13. No, musimy zobaczyć i poczekać, ale mi się wydaje, że dalej Nature's Prophet nie był pikowany, tak raczej chyba nie będzie. Ciekawe zmiany na pewno, ale niewiele chyba wnoszące, bo no co dają mu te trenty? Tak naprawdę, no nic za wiele mu nie dadzą. Poza tym, że ewentualnie jakiś tam push linii, ale teraz nie gra się na pushowanie. Tak przynajmniej ja to widzę. Dalej mamy Necrophosa. Ten jego Deadpool zwiększony, obrażenia z niego. To zawsze był ciekawy tutaj, ciekawy skill. Teraz jeszcze będzie wzmocniony, szczególnie na starcie. Tutaj różnica jest już dość duża. Później też to wygląda całkiem dobrze. Trochę pod koniec tak samo, ale szczególnie początek będzie miał Necrophos łatwiejszy, bo początek on ma niezmiernie trudny. No, teraz druga zmiana, czyli ten Heartstopper Aura teraz już nie działa na Ancienty. To jest Dziwne, że dobra to zmiana, bo to było działało. bez sensu, No, dokładnie. to jest jakaś. Nie wiem, kto ewentualnie wpadł na ten pomysł, że to może działać. Jeżeli gdzieś ktoś, myślę, jednak, bo warto jest korporacja. Nas jest tutaj teraz dwóch, a tam siedzi pewnie 50 osób i sobie myśli nad tym. Pewnie ktoś to puścił, ale no nic, zostawiamy to, bo to jest, można powiedzieć, naprawa buga, tak naprawdę. Dalej mamy tutaj zwiększoną regenerację zdrowia. Przez sadist i regenerację many. To jest duży To jest buff. już duży buff. Tu jak widzimy też te cyfry zmieniają się dość mocno, szczególnie tutaj pod koniec. Mam nadzieję, że Nokrofos wróci ewentualnie jako carry. On jest niezmiernie trudny do grania na początku jako carry, ale później z kosa to jest to jest masakra, co ta kosa potrafi zrobić. Szczególnie jak mamy late game i mamy Aghanima na Necrophosie, 2 minuty przeciwnik nie żyje, nic z tym nie może zrobić. To jest. I on, jak trwają te 2 minuty, może następną osobę tak samo załatwić. To jest game breaker, tak naprawdę, w tym Necrophos w lejcie. Potem mamy Nightstalkera. Tutaj mamy, cóż, zwiększony base regen z 0,25 do 2. No chcą go, tego Nightstalkera naprawić, ale myślę, że to go wcale nie naprawi. Co z tego, że on będzie się troszeczkę więcej leczył? On potrzebuje wejść, zabić, wyjść, a tego teraz nie robi ten bohater. Mamy potem Nyx Assassin, jego Borrow Impale, czyli no ten skill na jak ma Aghanima, teraz ma cooldown zmieniony z 9 na 7, nie wiem co to zmienia. W ogóle nie wiem, ten Borrow Impale, ja nie czuję kompletnie tego skilla. Kompletnie nie rozumiem co on tam ma dawać. Ten Aghanim Scepter jest trochę bezużyteczny dla tego Nyx Assassina. Drugą mamy zmianę, że bonusowy zasięg Borrow Impel i Mana Burn. Mana Burn, okej, okay. Tu jest dla niego bonus, na pewno ciekawy. Zasięg większy, spoko. Vendetta, tutaj jest zmiana, która powinna zainteresować. Jest sytuacja taka, że na trzecim poziomie Vendetty on będzie mógł iść te 60 sekund, doczekać ostatnie sekundy.
odpalić, znaczy rzucić w kogoś vendettę, przystunować, zrzucić impala, wrzucić z powrotem vendettę i uderzyć nią jeszcze raz. Tutaj jest bardzo ciekawa, on na tej vendecie będzie mógł chodzić cały czas, dokąd mu tylko manny starczy. To jest bardzo ciekawa zmiana. No, to będzie duża tutaj zmiana przy nim. No i właśnie ten znaczy Aghanima, jeszcze szczerze mówiąc, nigdy tego na nim nie zrobiłem i trudno, znaczy widziałem to w kilku grach, ale jakoś nie tak bardzo, więc trudno mi powiedzieć, czy to będzie zrobiło różnicę, ale ten ostatni tutaj punkt, że 60 sekund, znaczy przy pierwszym poziomie 40 sekund, to już jest bardzo duża zmiana. Dokładnie, dokładnie. Będzie mógł przejść sporo, a 25 to on już musiał być gotowy lecieć i przygotowany na punkt, w którym leci. Teraz 40 sekund to on ma czas na zastanowienie się, co chce z tym zrobić, z tą vendetą, ewentualnie nawet sobie spokojnie wrócić. To jest zmiana in plus zdecydowanie dla niego, ponieważ ten Nyx no wypadł z tej mety jakiś czas już temu. Możliwe, że teraz wróci. Może na offlane'a znowu. Mity raczej nie. Ciekawy będzie support też z niego na pewno. Poniżej mamy zmianę Ogre Magi. Armora kolejny dostaje jeden punkt. Nie dość, że on ma tego armora chyba na starcie najwięcej. Teraz będzie aż to 7 punktów, jak dobrze pamiętam. Łącznie no jest to bardzo dużo, ale co z tego? On jest wolny. On tylko może rzucić stuna. Bloodlusta zanim będzie miał, nigdy się raczej nie bierze go jako pierwszy skill. No mamy tutaj zbonusowanego tego Bloodlusta, ale co to zmienia? Niewiele to zmienia. Ciekawa dużo zmiana. Dużo zmienia. Wczoraj nim grałem, powiem ci, naprawdę robi robotę, plus rzucanie Bloodlusta na wieżę jest niesamowicie dobre. To jest tak, znaczy, się wydaje, wydaje, ale się daje bardzo dużo. Że ten Bloodlust na towery lepiej brzmi niż chyba będzie działać. Dlaczego? Patrzmy chociażby na Licza. On też ma ciekawy skill, że może armora dorzucić dla wieży, ale czy to coś zmienia? Mi się wydaje, że nie. No, tak jak mówię, wczoraj fajnie to wyglądało, na pewno, bo wieże tak fajnie rosną, ale to działało, rzeczywiście odpuszowało momentalnie creepy, więc uważam, że to jest dla niego akurat, gdzie on nigdy nie mógł za bardzo sobie tak farmić albo odpuszowywać, teraz daje mu tą możliwość. No okej, tylko co potem? Co potem? Problem jest, co potem? A potem to on może cię zestanować, spalić i zamordować, więc ja jestem za ogrem, ogry jest zarąbisty. No nie wiem, no to czekamy na kolejny sezon Polskiej Ligi. Chcę tam ogrę bardziej zobaczyć. Dobra, okej, mamy Omni-Knighta. Teraz supporcika kochanego, którego niektórzy lubią grać sobie na offlane. Mamy Purification, który teraz jest zmniejszony, jego czas rzucania z 0,4 do 0,25. To jest zmiana prawie o połowę, to jest na pewno ciekawe. Plus też zmniejszono czas debuffu Dagen Aury. No, zmiany im plus dla niego, ale czy będzie przez to częściej pikowany? Raczej myślę nie, bo jego siła leży w skillach, a nie to, że on rzuca je że Kaz jest szybszy. Wiadomo, oczywiście pomoże komuś przeżyć bardziej. Na pupikach myślę, że fajniejsza rzecz niż na tych bardziej profesjonalnych grach, gdzie raczej będą inni tutaj bohaterowi jednak wybierani. Dalej mamy Oracle. Totalnie niedoceniany bohater, a raczej może mało mający sensu w wybieraniu go. Mamy tutaj zmian całkiem sporo. No, czas rzucania Fortune End jest tutaj mniejszy. To samo zasięg jego jest no dość duży, większy niż Lightning Stormu do tej pory co był, także tu jest zmiana duża. To samo jego promień tutaj, jak widzimy, jest zwiększony. W ogóle ten, jak widać, ten Fortune's End, bardzo duże zmiany tutaj na nich chcą zwiększyć tutaj ten skill. No, zmiany dość mocne. Potem mamy Fate Edictat, tak samo, dwie zmiany na nim. Teraz no, nie zwiększa już nadchodzących niemagicznych obrażeń. No i wszystkie efekty typu ten właśnie Purge,
Działają normalnie z Fade Edictem, to taka kosmetyczna chyba trochę zmiana. No, czas oczekiwania na Pouring Flames z 2.5 do 2.25, zmiana praktycznie niezauważalna. Czy Oracle wróci? Nie wiem, ja tym Heroesem szczerze powiedziawszy nie gram, w profesjonalnych grach też go nie widać. Czy te zmiany tutaj zmieniają wiele? Raczej. Powiem Raczej tak, nie za bardzo. nie znam, nie umiem, nie lubię i tyle. No, Oracle no nie jest łatwy do grania bohaterem. Jak tylko wyszedł, była duża tutaj fama, że on tutaj zamiecie wszystkich naokoło, a pikowany nie jest prawie w ogóle. Czy zmienia tutaj te zmiany, tutaj to, że on będzie częściej? Ja nie umiem powiedzieć, szczerze powiedziawszy, bo tak samo też w tym Oracle mało grałem. Te zmiany nie wyglądają też na duże, także no nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Potem mamy Audiego, jeden z moich takich herosków, których lubię dość mocno sobie grać, bo on ma taką ciekawą, mocną zawsze siłę. Tutaj mamy, zaczynam od tego, że mamy siły trochę na nim więcej, to dobrze, bo jemu zawsze trochę tego HP jednak brakowało, dość szybko w teamfightach był wykończany, ale no, zmiana tutaj wielka jednak nie jest. No i przy tym Sanity z Eclipse, jak widzimy, zmian jest dość dużo, bo teraz on zabiera 40% many bohaterom pod jego wpływem. To jest ciekawa sprawa, dużo, 40%, całkiem sporo. Nie działa też na jednostki będące odporne na zaklęcia. No, to, a wcześniej był, szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam, żeby przez backup to przechodziło, ten Sanity z Eclipse. No i zasięg rzucania teraz zwiększono, zawsze to będzie 700, to jest ciekawe, bo jemu jednak brakowało troszeczkę tego zasięgu, chociaż 600 na początku to jest prawie tyle co Lightning Storm, ale no teraz będzie aż 700, także chcą wzmocnić. No i tutaj Aghanim Scepter zmienia nam to, że nie zwiększa już, nie zwiększa po prostu zasięg tego Sanity z Eclipse. Czyli cóż, co teraz ten Aghanim Scepter będzie coś kowiek dawał, bo już nie pamiętam. Tak, on ostatnio został bardzo zbuffowany w ostatnim patchu, więc teraz to tylko jest takie wyrównanie. Znaczy powiem ci tak, Outworld, jeśli nie wygra sobie tego early game'a na linii mida, no to potem ma duże problemy. On nie umie dobrze farmić, po prostu nie ma tego za bardzo skillu na początku. On potrzebuje tego Aghanim Sceptera i refreshera i wtedy on dominuje w teamfightzie, a tak poza tym no to jest bardzo sytuacyjne. No tak, zdecydowanie tak. Chociaż w lecie, jeżeli jest dość mocny, daje radę jednak Audi. Jest fajny, ale przeciwko tym miderom, którzy wyrzucają strasznie dużo skilli przeciwko niemu, chociaż many może oczywiście zabierać dużo, ale myślę, że to nie jest wystarczająco dużo, żeby w prawdziwych tych grach profesjonalnych nam wrócił. Teraz mamy Phantom Assassinkę i tu jest rzecz o tyle ciekawa, że no, ten hero teraz może być niezmiernie mocny, chociaż ostatnio mu damage'u troszkę brakowało i ciągle tak trochę jest, bo no, ma te kryty wali po 1000, ale to było troszeczkę za mało. Natomiast teraz mamy taką rzecz, że no, zwinność tutaj, ten dagger dodano efekt broni. Tak, czyli na przykład jak masz Skadi, to będzie tak samo jeszcze slow ze Skadi dodane do tego, więc to do jest taki fajny buff. Dokładnie. No, ciekawe. I zmiana największa, najciekawsza i chyba często komentowana, to jest to, że z blura, czyli tego, że może uniki robić, całkowicie ściągnięto z niego delay, czyli teraz może być tak, że w ogóle trafić tej Phantom Assassinki się no nie da. Problem jest z nią taki, że jeżeli ktoś oczywiście złoży Monkey King Bara, to i tak nic to nie działa. Natomiast no, Phantom Assassinka mocna jest bardzo w late game'ie, a w late game'ie już przeciwnicy mają Monkey King Bara, czyli Phantom Assassinka może dalej chyba no, nie wrócić do pików w ogóle, szczerze powiedziawszy. Dalej mamy Phantom Lancera.
Wygląda to tak, że jego zwinność jest zmniejszona. On oczywiście polega na tej zwinności, także no tutaj no, zmniejszenie tego Phantomasera jest dość duże, nawet tak niewiele jak z 3 do 2 i 6 na pewno zrobi tutaj dużą różnicę. Natomiast tak? Znaczy wiesz co, on przedtem miał chyba ten 4,2, więc zmiana do 2,6 jest potrzebna, bo naprawdę Kencer Lencer był za bardzo op i w tym momencie próbują go jakoś tutaj wyrównać. On i tak jest bardzo dobry, a to po prostu no, jest takie wyrównanie tak naprawdę. Tak, no i zwiększyli mu cast Doppelgangera, więc no... Teraz już łatwo nie będzie tutaj jakichś ucieczek i tak dalej. Oj, będą. 0,1 sekundy to jest naprawdę nic. Jednak coś tam zmienia, bo teraz Phantom Lancer nawet jak widział, że coś w niego leci, wystarczy, że to odpalał i spokojnie uciekał. Teraz może nie za każdym razem mu się to udać, jednak. No, ale coś, zobaczymy. Przyszłość nam pokaże. Dalej mamy Phoenixa. Sun Ray Max Health Damage per second increased from, czyli tutaj maksymalne obrażenia zwiększono, czyli zbufowanie trochę Feniksa. Czyżby tutaj twórcy chcieli powrotu Feniksa, żeby był częściej jednak pikowany? No ciekawe, chociaż te zmiany nie wyglądają jakoś bardzo wysoko, to pod pytajnikiem jest co, half per second in half this was. Niewielka zmiana dla dobrego bohatera. No tak, tylko ostatnio trochę wypadł z mety. Ten Feniks jest rzadko pikowany, na starcie był bardzo często. Szczególnie tutaj myślę, że Admiral Bulldog niezmiernie często go prał sobie. Zobaczymy, czy Feniks powróci, bo no jednak póki co, cóż, często Bristleback Clockwork w szczególności brany jednak. No nie wiem, czy powróci, zobaczymy. Dalej mamy Puka. Czy on wróci do mety? To jest pytanie. Mamy tak, Illusion Orb zwiększony tutaj został, jego prędkość, no nie jest to wiele. Pod znakiem zapytania też mamy informację, że dystans, na który przemierza ten orb, jest o 150 dłuższy. No to może mu pozwolić przetrwać, bo jednak to, co było do tej pory, było właśnie za wolne i za mało i dało się tego Puka jednak dogonić, szczególnie teraz w erze facebooków często widzianych, to no ten orb niekoniecznie mógł mu tutaj pomagać. No czas oczekiwania nic nie zmienia, bo to many bardzo dużo kosztuje, jedna sekunda niewiele tutaj mu to zmieni. Natomiast Dream Coil, czas oczekiwania na 75 sekund teraz, no in plus 10 sekund, ok. Powinien mieć spokojnie w każdym teamfightie, co teamfight spokojnie mieć tego Dream Coila, także no Puk może wrócić do mety. Te zmiany myślę jak najbardziej na plus, na midzie powinniśmy się go często widzieć jednak. No ty, tak, no to są delikatne buffy, ale problem jest taki, że on musi mieć butelkę, szczególnie na początku, a butelka jest trochę nerfowana, więc to jest takie wyrównanie. No tak, no, czy wyrównanie, ja myślę, że jednak i tak powinien chyba wrócić ten Puk na tego mida, bo to są zmiany jednak dla niego dość istotne. On ich potrzebował, bo bez tego to tylko i tak tylko by padał co chwilę, więc dlatego go nie było widać. Mamy Pudża, który w profesjonalnych grach praktycznie nie istnieje. Wygląda to tak, że jego rod teraz jest przeskalowany, trochę mocniejszy. I tak samo z efekt spowolnienia trochę zwiększyli, teraz oj, już dużo zwiększyli, bo teraz będzie 27%, ale w competitive grach i tak się nie pojawi, natomiast będzie, ale w pubach strasznie będzie, tak. W pubach będzie strasznie często wybierany i naprawdę będzie upierdliwy. Dokładnie, nie inaczej, bo w pubach też ostatnio trochę stracił, ale przez to może wrócić, zobaczymy. Niżej mamy Pugnę. Movement speed, nie dość, że ta Pugna jest piekielnie szybka na starcie, to teraz jeszcze dostaje plus 10. Ta Pugna to będzie normalnie
Pędzi wiatr albo Ferrari 430 będzie biegać. Natomiast zmiana tutaj jest Warda. Teraz może być ustawiany w lokacji wybranej przez gracza w zasięgu 150 jednostek. Wcześniej był fajny tylko stawiany na wprost. Tak, na pewno fajny, bo możesz nie wiedzieć, gdzie on został ustawiony. Właśnie trzeba by było to sprawdzić, czy pugna się odwraca w tą stronę, którą jest zrzucany. Jeżeli nie, to buff naprawdę świetny dla tego bohatera. I tutaj jest napisane, że double click od razu przed ciebie. To też fajne, bo w teamfightzie mało jest czasu, żeby wrzucić tego warda, a teraz wystarczy double click i przed tobą już ten ward leży, także bardzo fajna sprawa. No i life drain, nie dość, że to było cholernie wielkie, to teraz jeszcze będzie większe. Ten life drain 250 będzie teraz na Cecimskiego, to jest no, naprawdę tutaj, ta pugna jest strasznie wzmocniona teraz. W sumie tak naprawdę Loda chyba tą pugnę najczęściej grywa, także myślę, ta pugna no musi się pojawić, bo to jest tak dobry bohater, szczególnie teraz, że ja widzę dla niego naprawdę miejsce. Problem będzie miał, jeżeli będzie z mida grany, no to będzie miał niezmiernie problem jako carry. Czy da radę, ciężko powiedzieć, ale powinien jakieś miejsce na pewno pugna znaleźć w obecnej mecie, tak mi się przynajmniej wydaje. No Queen of Pain, to co wszyscy się spodziewali, Sonic Wave po prostu zmniejszony. Nie ma co dodawać, musiał być zmniejszony, szczególnie, że teraz jest jak jest, czyli przechodzi przez wszystko, te 575, teraz będzie 555. Nie jest to wiele, ale no, musiało to się pojawić. Patrzymy dalej, mamy Razora. Jego linka teraz zabiera damage ciągle podczas trwania zamiast co sekundę. Obrażenia ciągle, czyli to jest ciekawe, tak. bo to, no? To było troszeczkę takie dziwne, a teraz będzie automatycznie powolutku sobie szło, więc na przeciętną będziesz miał troszkę więcej damage'u niż miałeś wcześniej. Przedtem był co sekundę, prawda? A teraz będzie co półtora sekundy, to już troszkę tego damage'u jest więcej, więc jednak to będzie plus dla Razora. Tak, bo właśnie no nie wiadomo dlaczego to sekundę trwało, a ty na przykład jesz te 1,7 i masz tyle, jakbyś tak tą sekundę jadł. Teraz to będzie wyglądać fajniej. No, musieli pewnie tam się troszkę nad tym posiedzieć, zanim to tam zrobili. No też wiadomo, większe obciążenie teraz będzie komputerków przez to, ale zmiany jak najbardziej na plus. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ricky, postać najczęściej pikowana przeze mnie w pubach dawno temu, ale ciągle jednak w top mojej liście. Przez każdego nuba, że coś ty powiedzmy szczerze. Tak jest, na samym początku. Pierwszy Heroes, jaki grałem, te ile to już, 2 lata ponad temu, coś takiego. Teraz patrzymy tutaj, przy niewidzialności Heart Regen teraz jest zwiększony dość mocno. No ale cóż, w erze... No. Znaczy on teraz będzie dużo łatwiej roamować, chodzić sobie prawda, po lesie przeciwnika, dżunglerów pikować i tak dalej, bo ta regeneracja będzie dość fajna i to jest dla niego, znaczy będzie, coraz więcej go będziemy widzieć, taka jest prawda, coraz więcej nubów będzie tym grało. Tak, ale w publikach, w competitive nie ma szansy, przy dustach, centry, gemach i tak dalej, to on nie wróci niestety. Dalej mamy Sand Kinga. Co tutaj przy nim mamy? Caustic Final Debuff Expired Damage Increased From. Okej, okay, czyli zwiększone obrażenia po zakończeniu trwania debuffu. I spowalniający. Teraz będzie troszkę więcej. No zwiększony ten... zwiększony tutaj ten Sand King, ale... No, więcej obrażeń będzie zadawał. Ale czy to coś zmieni? No niewiele nie. Czasami będzie się tylko pojawiał i to wszystko. Dalej mamy Shadow Demona. Mamy tutaj zmniejszony czas oczekiwania na Shadow Poison.
Ale on i tak raczej nie wróci poza go Blackiem. Chyba nikt nie będzie dalej grał tym Shadow Demonem. Chociaż bardzo dobry hirosek. No, 2,75 do 2,5 niewiele to zmienia. Częściej będzie tylko rzucany, ale to cóż, Shadow Demon, Shadow Demonem dalej zostaje. Nic się nie zmienia. Dalej mamy Shadow Shamana. Tutaj mamy czas oczekiwania na szakle z 16 do 10. No to jest zmiana już dość ciekawa. A patrzymy dalej, damage będzie tutaj potwornie zwiększony. Patrzmy, z 200 do 300 zwiększony. No to będzie bardzo ciekawe. Shadow Shaman, myślę, że to będzie duży powrót tego bohatera. Patrząc na te zmiany, no na dzień dobry, no nie za wiele. Wiadomo, musiałby być zmaksowany. Czyli będzie grane, że jeden, znaczy szakle maksowane, jeden poziom w Hexa i pierwszy jego skill. Tak pewnie będzie grane. No, fajnie będzie, im później tym będzie lepiej dla tego Shadow Shamana. No zobaczymy, czy on powróci, ale te 300 damage jest dużą wartością. No prawda jest taka, że on, wiesz, czasami ma te sytuacje, kiedy ktoś go dorywa w lesie, jak ten próbuje iść z wardem i da mu to po prostu te szakle, żeby on mógł je zrzucić i krzyczeć o pomoc do wszystkich, prawda, do swojej drużyny, bo tak to wygląda przeważnie. Tak. Dobrze, patrzmy dalej Silencer. No tutaj tylko naprawiona Last Word, tak aby działały na niego efekty Purge. No, naprawa tylko i tyle. Skyward Mage, zobaczmy, czy on wróci. Concussive Shot, cooldown reduced. No, Concussive Shot będzie częściej przez niego rzucany. Okej, okay, mannę na to będzie mieć. A dalej Mystic Flare, no longer speeds in damage of the spell immunity heroes. Czyli nie dzieje obrażenia pomiędzy bohaterów odpornych na zaklęcia. Czyli omija BKB i uderza we wszystkich innych naokoło. Tak jest. Czy przez to Skyward Mage wróci? Ciężko powiedzieć, ale potrzebny mu jakiś buff, bo odkąd znaczy ten Mystic Flare był snerfiony, to wypadł mocno. On jest ok, on nie jest rewelacyjny, on jest ok, no, on ma swoje zastosowania. Tak jest. Patrzmy dalej, Slardar. Please now provide phase movement. Sprint cooldown reduced i sprint duration reduced from 16 to 12. Aha, czyli sprint zapewnia teraz fazowe poruszanie się przez inne jednostki, tak jak facebooty. No to jest ciekawe. Będzie mógł, no teraz ta gonitwa Sladera będzie lepsza. Czas oczekiwania na sprinta jest mniejszy i czas trwania sprintu wydłużony. No sprint strasznie mocno wydłużony, ale to tylko przyda się na początku. Później, jeżeli będą teamfighty, nic to i tak mu nie da. Przeciwko, nie wiem, jakby miał stanąć żyrokopterowi, gdzie bardzo Alliance i Loda próbuje tym Slardarem grać, ale to wcale nie wychodzi. Ciekawa zmiana na początku gry, ale potem nic to totalnie nie zmienia. Dalej mamy Snipera. No co tutaj u niego? Snapter Delight Reduce. Aha. No Snipera podcięli mu, prawda, jajka w ostatnim, więc teraz troszeczkę tutaj wyrównują, ale to i tak nie jest nic w porównaniu do tego, co on robił dwie mety temu. Tak jest. Chociaż byłby to stary Sniper, ja myślę, że i tak by nie był na midzie teraz, patrząc na to, co jest grane. Także cóż, Sniper długo nie wróci raczej na midę, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy niżej spektry. Desolate now works on non-hero units if they are alone. Czyli działa teraz na jednostki nie będące bohaterami ten jego Desolate. Tak długo, aż żadna nie znajdzie się sama. Znaczy w pobliżu. Okay. Potem mamy Disruption now effect. Reflect damage before reduction and return is at same damage type. Czyli mamy tutaj odbijanie obrażeń przed redukcjami z to są bardziej techniczne te wyrównania, tak. To chyba było troszeczkę błędów. Tak, no, bez nic ciekawego. Bo były te błędy widać w
samej grze takie dziwne właśnie rzeczy się działy. Spirit Breaker. Greater Bad na ust pseudo random chance. Tutaj chwila ciszy, prawda, dla 17%, bo to, co zrobili, to jest straszne. To jest jeden z moich ulubionych bohaterów i po prostu go zniszczyli. No cóż, Spirit Breaker do koszyka trafi. Tyle, niestety. Star Spirit, postać, która zobaczymy, czy trafi do śmiecioszków. Mamy Static Remnanta, Mana Cost Increased. Teraz mamy 100 many za Static Remnanta. I wizja tutaj jego została zmniejszona z 800 do 600. To akurat większej tam za bardzo różnicy nie robi, bo i był często stosowany, można powiedzieć, jako wart, ale to wiele nie robi. I tutaj koszt Balrightinga teraz no, jest zwiększony, także już nie będzie latania pół mapy Storm Spiritem. Czyli buybackowanie jakichś dziwnych rzeczy. No cóż, Storm Spirit musiał być znerfiony, bo był za często pikowany. No zobaczymy, ale myślę, że dalej będzie jednak ten Storm Spirit się pojawiał, chociaż widać tutaj zmiany dość duże są, ale ja myślę, że dalej Storm Spirit i tak będzie na tym midzie. Idziemy do Svena. Inteligencja podstawowa jego zwiększona o 2, na pewno potrzebna rzecz, bo jemu zawsze tej many brakuje. Potem mamy zwiększone obrażenia z Great Cleave'a. Oj, nie są to duże zmiany, z tego co widać na samym początku. Tutaj widać skala jest zwiększona, także no Sven na początku będzie mógł robić dużo, bo zazwyczaj Sven początki nie ma jakieś ultra super, no teraz ma inteligencję zwiększoną i trochę więcej będzie zadawał. No zobaczymy, Sven naprawdę może coś tam cały czas grać, jeżeli będzie Zio grany, to też jak najbardziej może strasznie wiele zrobić. No i mamy Tecisa. Yeah. A i Mina, o której się dużo mówi, więc no tych zmian mamy tutaj dużo. Przede wszystkim jest tutaj to, że miny przy zniszczeniu nie wybuchają. To pierwsza zmiana, dość ważna. Na pewno trochę tego Tecisa jednak boląca. Natomiast też mogą być zniszczone przez Quilling Blade'a, Battle Fury te miny. Także jeszcze gorzej dla niego. Do tego za zniszczenie miny, jak widać, jest 10 golda. No, ale za to koszt many i czas tych landmines został zmniejszony o 50, ale też zredukowany został damage z nich o 50%, ale za to mamy zniesiony limit, który może postawić Tecis na miny. To jest najważniejsza zmiana, która może boleć niemiłosiernie przeciwników. No i potem mamy, że miny i status trap nie blokują pojawiania się neutralnych creepów, co już można było zaraz po patchu zobaczyć, gdzie te miny są stawiane od razu, nie gdzieś, żeby przeciwnikowi tutaj przeciwstawić je, tylko na kampach. I od razu 30 sekunda i Tecis już ma prawie trzeci poziom, także no Tecis farmić będzie mógł dość mocno, a tego mu brakowało, tak. Jednak no to jest dla niego plus. No i w końcu naprawiona została rzecz, że miny nie stakują się, czyli nie można jednej miny na drugą położyć. To w końcu można powiedzieć, bo to było nieznośne. Można powiedzieć, naprawa Tecisa, trochę jego znerwienia, ale za to będzie mógł tutaj farmić. No i przez to będzie... Często ludzie lubią brać Aghanima i Bloodstone'a, będzie się szybciej to pojawiać, szczególnie w pubikach. Pewnie Tecis będzie, myślę, że jednak częściej pikowany chyba niż do tej pory, a nie każdy to lubi. Potem mamy Terror Blade'a, zostaje usunięty z Kapitan z moda, bo tutaj jak widać zmian jest chyba najwięcej ze wszystkich bohaterów. Patrzmy po kolei, Reflection, dobrze chyba mówię. Mamy tutaj zmiany duże przy tym.
Teraz, jak widzimy, ma efekt na bohaterach w zasięgu 900 jednostek. To jest bardzo długo, znaczy długo, bardzo daleko. Też tutaj jest spowolnienie ataku i poruszania tak, się. Tak, ale na wszystkich bohaterach. Na wszystkich, Tak, czyli to nie na jednego rzucasz, tylko rzucasz na jak jest teamfight i wszyscy mają spowolnienie i ten, to jest dość duży buff. Dokładnie, dokładnie. Dlatego z kapitan z moda już go tam nie ma, bo mogłyby się różne rzeczy dziać. Patrzmy co dalej. Cooldown teraz wyskalowany. No troszkę, no na początku wygląda podobnie, później jest troszkę większy, bo jednak zbyt mocne mogłoby to być. Jeżeli chodzi o atak i move slow zredukowany jest, no musiało tak się stać, no bo trudno, żeby na wszystkich bohaterach to było rzucane i tak dużo mogło zadawać jak do tej pory. Potem mamy conjure z francuskiego, można by sobie conjure powiedzieć. Image, tak. Tak, 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 tylko conjure mówię z pełną premedytacją i masz. Bo piękne to słowa, conjure i masz. Tam trochę francuskiego kiedyś liznąłem, ale może przejdźmy do polskich języków, Polski i Polaków, Polish Pride. Więc tak, iluzje z tego właśnie skilla odróżniają się od bohatera w oczach przeciwników. Co tą pod pytajnikiem? Znaczy znakiem zapytania. Similar to Dark Seer's Wall of Replica Illusions. Aha, no to też nie to samo, to samo, co było z Morphlingiem. No, była ta sytuacja, że Terror Blade sobie pchał, miał tych swoich iluzji ileś tam, nie wiadomo było, który jest ona, która jest iluzja. Teraz tak samo jak z Morphlingiem będzie widać, który jest prawdziwy Terror Blade, a który to są jego repliki. Dokładnie, dobrze, tak mówisz, dzięki. I czas rzucania zmniejszono z 0,5 do 0,15. No, to zmiana jest dość duża. Pół sekundy, a 0,15 to jest strasznie dużo. Potem patrzmy dalej. Metamorfoza. Teraz emituje 900 promieniach aurę, która sprawia, że pobliskie iluzje mają tę samą formę co bohater. Tak, czyli na przykład jak ci skończy ten jak prawda, nie wiem, to jest metamorfoza. Jak on się zmienia na tego dużego i ma ręcz, tak, to tak samo iluzje będą się zmieniały razem z nim. No to ciekawe. Bo teraz nie będzie wiadomo, który jest prawdziwy. Nie, dalej będzie wiadomo, bo dalej będzie on ten. No, tak, okay. Tylko że kiedyś to było trochę dziwne, że ty się już zmieniłeś z powrotem, a twoje iluzje rzucały dalej na ręcz miały albo coś takiego. Także to jest takie chyba kosmetyczne i do gameplayu też dobre. No i tak, mamy Sander, zwiększono zasięg i minimalny poziom zdrowia zwiększony z 20 do 25. No, tego bohatera trzeba by sobie sprawdzić, bo on jest tu przebudowany dość mocno. Ciekawe jak będzie się sprawdzał, bo po opisie samym ciężko cokolwiek powiedzieć tak naprawdę, bo trzeba tutaj się jemu przeglądać, jak to wygląda. Wygląda, a można powiedzieć, że jest to dość mocne wszystko, ale czy to się sprawdzi? Znaczy powiem ci tak, dlatego że w pierwszym dniu grania poszedł do góry o 6,2% w winrate'cie. Także to są chyba dobre zmiany dla niego. No tak, tak. Na samym początku był piekielnie mocny, gdy trafił do kapitan z moda, to nie był tak znerwiowy, że nic z niego nie było. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Może będzie mógł się przeciwstawić Phantom Lancerowi, szczególnie po tych zmniejszeniu go. No, ciekawa sprawa. Zobaczymy, co dalej. Tidehunter. Gush Armor Reduction Increased From. No, czyli tutaj zwiększono tego Gusha, jego armor. No, in plus dla Tidehuntera. Tylko problem z nim jest taki, jak mówiłem wcześniej przy Enigmie. On, no, swój
swojej podstawie musi mieć rzucony dobrze swój ulti. Jak nie będzie rzucony, znaczy jak nie będzie rzucony, jak będzie rzucony, to cooldown jest tak długi, że ten Tidehunter już niewiele w takim teamfightie robi. Co z tego, że tego gasza ma zwiększonego, jak on nic dalej nie będzie robił, poza tym, że czekał będzie na swój ultimate, na Ravage'a i to wszystko. Także ciężko mi cokolwiek powiedzieć, z tym Tidehunterem dalej chyba nie będzie pikowany w tej mecie, którą mamy na dzień dzisiejszy. Patrzmy dalej, mamy Timbersoa, Wildling Death, zmniejszony... To jest jego pierwszy skill, tak. to jest duży buff tak naprawdę, no, o 2 sekundy to jest naprawdę dużo, jeśli chodzi o cooldown. Będzie mógł robić więcej damage. Tak, szczególnie, że potem na to manę ma, także im plus zdecydowany. No, czy on wróci, ten Timbersoa na offlane'a? On nigdy nie odszedł. Nigdy nie odszedł? No mi się wydaje, że go nie ma obecnie, a nie, że nie odszedł. Chyba, że mówisz w sensie, że nigdy nie był. O, nie. On zawsze tam był, on się tylko chował w drzewach. Teraz wyjdzie, spokojnie. No, to czekamy, zobaczymy. Mamy Tinkera. On był tak dużo razy już zmniejszany, że ciężko chyba, żeby wrócił. Nie. Powiem ci, Tinker jest jednym z tych bohaterów, który dalej potrafi tak dużo damage'u zadawać, jeśli jest dobrze grany, potrafi niesamowicie ustawić grę, bo on umie i pushować, i gankować. I ten drugi punkt na drugim, bo rearm na pierwszym jest taki sam, na drugim 1,5 sekundy, to jest duża zmiana dla niego, bo on wtedy może sobie wskoczyć w te drzewka, szybciutko zrobić dwie fale tych robocików i uciec, także to jest dla niego duża zmiana. To jest zmiana, jak najbardziej, tylko problem jest taki, że on nie pushuje, on broni. On on nie może pushować, on tylko creepy odpycha od siebie, a to jest różnica dość duża. On nie pushuje, on tylko broni. I ciężko mi tutaj powiedzieć, żeby ten Tinker jednak wrócił, bo co z tego, że on ma tego rearma świetnie, 0,75, wow. Tylko many to kosztuje dość dużo, chociaż teraz już, no, jak on do farmy sobie przedmioty na to ma, ale... przy tak dużej aktywności w grze myślę, że raczej chyba on nie będzie jednak wracał. A może się mylę, zobaczymy, ale myślę, że jednak nie. Jednak Tinker jeszcze nie. Ja go nie lubię, więc nie lubię nim grać, nie lubię przeciwko niemu grać, ale uważam, że jest strasznie upierdliwy i to jest tyle na ten temat. No okej, okay, to patrzmy dalej. Mamy Tiniego. Wspaniałe. Wspaniała zmiana. Nie, naprawdę, bo on potrzebował, on nie mógł rzucić dwóch swoich skilli na samym początku, po prostu nie było opcji. A teraz będzie mógł na drugim poziomie rzucić i Avalanche, i throw, znaczy i rzucić creepem w uciekającego przeciwnika. On tego potrzebował. No i siła zwiększona o 2 punkty. On zawsze jej miał dużo, teraz jeszcze ma więcej. No, ciekawe, będzie mógł więcej. W tym fajcie wystać, nawet jak będzie bez IO, to ten Tini teraz zyskuje dość mocno. Patrzmy dalej, mamy Trend Protektora, Leech Seed, Mana Cost Reduced. Czyli mamy tutaj zmniejszony koszt użycia, czyli to, co kiedyś było zabrane Trend Protektorowi, bo był bardzo często pikowany, chyba teraz zostało to oddane. Trzeba by sprawdzić dokładnie changelogi, ale tak mi się właśnie wydaje, więc czyżby Trend Protektor miał wrócić znowu do pikowania i znowu będziemy widzieć jego strasznie dużo uleczania. No, ciekawa sprawa. Trend Protector na pewno fajny hirosek, szczególnie teraz po tych zmianach z Zaganiem Scepterem może dużo wizji dawać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Trend Protector jednak wróci, bo ma ku temu potencjał. Patrzmy dalej. Mamy Troll Warlord. Ten bohater, który dawno temu już wypadł z mety. Favor Attacks. Oj, niedawno. No. W ostatniej mecie przyrząd był strasznie upierdliwy razem z snajperem, dzięki Bogu, że go znerfili, więc teraz troszeczkę próbują mu oddać, ale on dalej nie będzie tak mocny, jak był w 6,84, tak? Nie, 63. No tak, ale to już trochę czasu temu jednak było, to już dobre kilka miesięcy. No cóż, właśnie ten prędkość ataku będzie zwiększona na tym favorze. Ale właśnie tak jak mówisz, on nie jest jeszcze tak silny, chociaż mamy żyrokoptera zmniejszonego, ale czy Troll Warlord tutaj da radę?
raczej może nie dać. Tego się boję i przez to możliwe, że jednak nie wróci. Patrzmy dalej, Tusk, czyli no, przez wielu na pewno oczekiwany jednak, że będzie znerfiony. No i to się dzieje. Te Ice Shards teraz już koszt many zwiększony dość mocno, więc zacznie się to, że Tuskowi zacznie brakować tej many. No zmniejszony też tutaj czas toczenia się tego snowballu, znaczy zaczęcia toczenia się tego snowballu. Teraz to jest tylko 3 sekundy już, więc czasami się udawało dzięki temu uratować mu życie. Teraz może być to znacznie trudniejsze. Frozen Sail nie działa na jednostki odporne na zaklęcia. Okej. Okay. I teraz z Aghanim Scepterem Various Kick zabiera 200 obrażeń. No nie jest to dużo, nie jest to dużo. Znaczy, tutaj bardzo prosto, on był za mocny, znerwowali go wystarczająco dobrze, a Aghanim Scepter był bezsensowny, bo ten to kopnięcie po prostu było bez sensu. Teraz to rzeczywiście ma jakiś tam sens, bo to ma 200 damage'u do jego wall rozpancza i można jeszcze kopnąć, prawda, przeciwnika do swoich, także to jest taki, może się opłacać rzeczywiście kupić w tym momencie Aghanim Scepter na nim. No, zobaczymy. Ale czy ten Tusk jeszcze pozostanie w tej mecie, to jest też pytanie. Natomiast tak, dalej mamy Undyinga, tutaj trochę zmian na nim. Aghanim Scepter nie ulepsza Flash Golema. Previously is instead damage amplification and heal. Ok. I teraz Aghanim Scepter now increases the strength steal from 4 to 10. Czyli zwiększa kradzież siły. Okej, okay, dużo. 4 do 10. I dalej Tombstone, czyli atak, damage, reduced. No, zmniejszenie Tombstone'a. Czy oni chcą tego Undyinga, żeby zniknął? Chociaż tu jest ciekawa zmiana w tym trzecim punkcie. Tombstone now requires a constant number of attacks to be destroyed. Czyli teraz Tombstone nie ma już życia, tylko musi być daną ilość razy zaatakowany przez bohaterów, czyli już nie będzie w późniejszym fazie gry tak łatwego rozbijania, tylko zawsze będzie musiał być daną ilość razy uderzony, żeby został zniszczony. Soulrip can now restore 1, 2, 3, 4 health to Tombstone. No czyli Soulrip może teraz też uleczać tego Tombstone'a. Czy będzie sens leczenia tego Tombstone'a? To jest dobre pytanie. Ale na pewno ciekawa im plus zmiana dla Undyinga, żeby no ten Tombstone teraz no nie będzie zbijany tak szybko jak do tej pory, tylko będzie musiał być 7 razy uderzany na tym najwyższym poziomie. Okej, okay, patrzmy dalej. Mamy Ursę, czyli heros, który no bardzo rzadko był pikowany. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Mamy tak, przyrost siły zmniejszony z 2,9 do 2,7, czyli słabo, ale za to mamy tutaj Airshock cooldown reduce from 6 to 5, no to sekundę zmniejszony ten Airshock, no nie jest to dużo. W trzecim podpunkcie Enrage for Swipes Multiplier reduce from, czyli Fury Swipes, teraz mnożnik będzie tutaj mniejszy i Enrage, czas oczekiwania zmniejszony. No nie wiem, co dla Ursy, nie wiem, czy go chodzi o poprawienie, bo raczej nie widzę tutaj wzmocnienia w nim. Wiesz co, taki balans, tak naprawdę chyba nic jakiegoś chyba takiego większego. Jak mówisz, bo no rzeczywiście nic tutaj nie widać. Chyba chodzi o to, żeby w publikach trochę ta Ursa była bardziej zbalansowana. No i tutaj mamy Vengeful Spirit, o której wspomniałeś troszkę wcześniej. I patrzymy, czyli tutaj zwinność zwiększona z 2,8 do 3,3. To jest dość dużo, pół punkta. I podstawowa szybkość zwiększona z 295 do 300. No to nie jest dużo tutaj zmian,
ale no ta zwinność jest zwiększona. Troszkę będzie zaledwie kilka więcej bić, a ona dość dużo biła z tego co pamiętam. No i... Dobry bohater. Dobry bohater, no tak, tylko ostatnio coś wypadł troszkę z mety, ale no tutaj ktoś chce chyba pokazać, żeby przypomnieć o tej Vengeful Spirit, żeby jednak ona się gdzieś tam nam pokazała, prawda? Dalej mamy Venomancer. Tutaj kilka zmian jak widać jest. Więc tak, Poison Sting. Teraz będzie damage troszkę większy. Szczególnie na ostatnim poziomie 24. To jest tutaj no, zmiana jednak o 4 punkty. Teraz pracuję normalnie z iluzjami, czyli tutaj poprawienie jakiegoś buga, natomiast Poison Nova, czyli zadawane obrażenia przez sekundę, jak widać są przeskalowane, troszkę zmniejszone, to samo na, nie, a na Aghanim Scepterze troszkę zmienione, czyli widać zreskalowane całkowicie to jest, ten Poison Nova. Tak, ale działają dłużej. Ale działają dłużej, właśnie to co widać troszkę niżej. Także 16 sekund za każdym razem, ale mi się wydaje, że nie do końca to jest takie super. Dlaczego? Bo Venomancer, jeżeli będzie grany z supporta, to nic mu to nie daje, tylko jest gorzej. A przy tym maksymalnym levelu to i tak to było 16, także no nie wiem. Ja tego nie wiem, ja bardziej powiedział, że zbalansowany bardziej niż tutaj cokolwiek dane mu na plus. No. Znaczy, wiesz co, wiele tutaj, on będzie troszkę lepiej mógł harasować, ale tak poza tym to nieduże zmiany. Okej, okay, patrzymy dalej. Mamy Vipera, czyli jednego z najbardziej lubionych przez Polaków pików w turniejach. Mamy tak. Zwinność zwiększona z 2.5 do 2.9, natomiast corrosive skin slow no longer precise spells immunity, czyli nie przebija przez odporność na zaklęcia. No on na lifestyle nie będzie takim dobrym counterem na Sfena z BKB. No tak. Tylko pytanie, dlaczego nie przechodzi przez odporność na zaklęcie. Ja tego za bardzo nie rozumiem, bo jednak no nie wiem, jak bardzo ktoś chce podciągnąć, to może być magiczne, ale raczej to nie wygląda. Ktoś to bardzo chciał tu zmienić, tak na siłę, tak mi się przynajmniej wydaje, ale za to zwinność troszeczkę mu zwiększona, ale tutaj ten corrosive skin jednak trochę może go boleć, więc w tej profesjonalnej docie, nie mówię o polskiej, to jednak będzie nie dość, że pojedyncze przypadki to już może nawet wcale go może nie być, tak? Ja przynajmniej bym to widział. Patrzmy dalej, mamy wizarza, albo jak ktoś inaczej lubi mówić, tak mi ten wizarz bardziej przechodzi przez gardło. Familiar Stone Form Area of Effect Increased. Czyli mamy tutaj rzecz taką, że obszar tego działania Stone Familiarów no, został troszeczkę zwiększony, więc łatwiej będzie troszkę trafić. Nie jest to wiele, bo 15 to jest lekkie przesunięcie myszką, także można powiedzieć, że troszkę poprawione tutaj te rzucenie, czyli tego stuna przez Familiary. Implus dla wizarza niewielki, bo niewielki. Mamy Warlocka. Wezwanego na początku przez ciebie. Golems tak jest. Can no longer be destroyed by purge. Czyli już nie będzie tak łatwe tak. Zabijania. To kiedyś no. Było, jest Warlock po drugiej stronie, ktoś robi defusal i nie ma momentalnie tych golemów, a w tym momencie jednak trzeba będzie z tym sobie poradzić. Także to jest bardzo dobry buff dla Warlocka. No, dokładnie. Bo tak to, no cóż, nie mógł być pikowany, teraz może będzie częściej, nawet może z mita, kto wie. Zobaczymy, tym bardziej, że no to leczenie jednak tam zawsze na tym midzie pomaga, chociaż obijany mógłby być przez Queen of Pain. Patrzmy dalej, mamy Weavera. The Swarm Mana Cost Rescaled from 102. Czyli swarmy trochę będą mocniejsze dla niego, bo już nie będą tak dużo kosztować, a Weaverowi na początku tej many jednak zawsze brakuje i cooldown też tutaj bardziej zbalansowany,
No nie zmniejszony szczególnie pod koniec, bo początek jest podobny. Tak, ten swarm daje i wizję, i obniża, prawda, ten armor przeciwnika, także to jest dość dobry skill i on teraz będzie brany, znaczy on zawsze był brany, teraz będzie na pewno brany. No i patrzmy Wyvernę. Jeden z najczęściej pikowanych ostatnio supportów, można by rzec. Winter's Curse no longer affects spell immune enemies in the air, but if it sticks with the primary targets. Musieli go naprawić, bo to było jednak bez sensu troszeczkę. I on był za bardzo op, Wyverna była za bardzo op, więc to jest jeden chyba początkowy taki nerf, który. I oni w następnych patchach jeszcze ją troszkę znerfują, bo jest za dobra. Tak jest. No, teraz właśnie ten Winter's Curse nie działa na jednostki odporne na zaklęcia, przebywające w zasięgu działania. Okej. Mamy Witch Doktora teraz. Dead Ward Damage Increased, czyli Dead Ward jego jest jeszcze mocniejszy. Plus do tego no longer bounce once at level 3. Czyli nie może odbić się tylko raz na levelu trzecim. Znaczy przy Aghanimie był tylko, znaczy odbijał się, a teraz chyba przy levelu trzecim też będzie się odbijał bez Aghanima, tak mi się wydaje, że to znaczy. Tak, też mi się tak wydaje właśnie. Czyli bardzo duży buff. Tak jest. No, czyli czyżby wracało combo Witch Doctor z Voidem? Dlaczego by nie? Void to jest nieruszony, on wcale zły nie jest. Zobaczymy. Na pewno będzie ciekawe. Patrzmy dalej. Mamy Wraith Kinga. Base damage increased by 7, czyli zwiększono mu obrażenia o 7. Vampiric Aura does not show the healing effect if Wraith King is in the fog of war of invisible to the enemy. To jest ważna zmiana z tym Vampiric Aurą. Ona teraz, ten efekt leczenia nie będzie widziany przez przeciwników, jeżeli jest niewidoczny. To jest ciekawe, bo przez to czasami ten Wraith King mógł być zdradzony, a teraz będzie mógł Tak ten jest. Wraith King biegać sobie z Shadow Blade'em, czy z. No, zapomniałem nazwy tego itemu. Silver Edge. Dokładnie, na końcu języka, bo dzięki. Patrzmy dalej. Reinkarnacja, Aghanim Scepter by Ally Death Delay Increase from 5 to 7. Czyli jak sojusznicy zginęli, będąc pod wpływem reinkarnacji przez Aghanim Sceptera, został wydłużony. No to jest No. dobry bajer, ale czy tak naprawdę to jest, będzie używane? Na nim robienie Sceptera jest troszeczkę takim. On potrzebuje damage, szybkość uderzenia z jego krytem, a nie Aghanim Scepter. Tak jest. No i dalej mamy, że reinkarnacja z Aghanim Scepterem pozwala, że dalej ta aura jego działa. No, nie wiem, czemu to ma służyć. No niby on jest. No niby okej, dobra, może zostawmy tak, że działa ta aura cały czas, może bez komentowania. Dalej mamy itemy. Zmianę przy itemkach. Czyli No tak. to było potrzebne. Aegis, jeśli zginie bohater, no to naokoło niego widać, co się dzieje przez chwilę. Nie tak jak to Tak, kiedyś było, że że znikało tracisz wszystko, widok tak. i wtedy wiesz, że jak się obudzisz, to jest pięciu naokoło ciebie stojących jak hieny i chcą cię zamordować. Teraz to będziesz oglądać, jak przychodzą i czekają. Dokładnie tak. I twoja drużyna też widzi, co się dzieje. To jest ważne. Potem mamy Bloodstone'a. Respawn drain reduction reduce from 4 per charge to 3 per charge. Aha. Czyli no tutaj No, jednak nie Bloodstone. będzie instant respawna chyba. Tak. Bloodstone no longer reduce gold loss on death. Czyli nie redukuje golda przy śmierci. Okej. Bloodstone no longer grants vision experience when it's up near death. Aha, czyli naprawie nie buga, że nie widać wizji przy tym, jak nie żyje jego posiadacz. No i mamy butelkę, bo wspomniałeś wcześniej, że coś tu jest znerfione. Tak jest. Health mana restore reduce from 135, 70 do 170. No tak, no jest to zmniejszone. 110 i 70, no tu jest różnica duża. No ale cały czas mana zostaje taka sama, czyli 70. A głównie raczej do tego jednak się używa tą butelkę na midzie przy początkowej fazie gry. Okej. Crimson Guard. Recipe cost reduce from. Okej, czyli mamy tutaj Grimson Garda zmniejszone jego Tańsza. recepturkę, tak.
Czyli tutaj no, Bristleback zyskuje trochę, bo najczęściej on kupuje tego Grimmsongwarda. No, częściej pewnie zobaczymy go teraz na innych bohaterach. Diffusal Blade Purge Cooldown Reduce from 8 to 0. Czyli No, jest to chyba na jest nim gra. przydatne. Tak jest, na pewno. Drum of Endurance. Endurance Active Buff. Increased from 20 to 25. Bonus Attack Speed. Aha, czyli zbufowane trochę drumy, żeby częściej były kupowane. No na pewno teraz zyskuje Dragon Knight, bo zazwyczaj on kupuje ten przedmiot. Także no, 5 punktów to Chaos pewnie Knight niedużo. chyba. Chaos też. Chaos też, No. ale Dragon Knight też często. Tak przynajmniej jak widziałem. Cooldown na daście, następna rzecz jest bardzo ważna. Uważam, że to jest Tak. bardzo dobra rzecz, bo to było za dużo, żeby 60 sekund czekać na następnego dasta. Dokładnie, dlatego ludzie raczej brali sobie Sentry Bardy, a teraz Dust jednak będzie bardziej w cenie. Dalej mamy co? Mango, czyli koszt zmniejszony i cost range increased, no, czyli zwiększony zasięg tego Mango. No, będzie tutaj, jak widać, ktoś to Mango chce wypromować, żeby częściej było trochę używane niż do tej pory. I No, bardzo dobrze, to jest bardzo dobry item. tak, jak najbardziej. Patrzmy dalej. Eternal Blade Cooldown Reduced. Aha. Czyli no, jednak coś chcą zwiększyć tego Eternal Blade'a, bo odkąd go znerfili, to czasem jak tylko Tinker zagra, to go kupywał. I Morphling oczywiście. No, czyli mniejszy cooldown, 20 sekund. No, czyli jeszcze może w tym samym teamfight'cie będzie ten Eternal Blade użyty. Eul. Scepter of Divinity. Cyclone Cast Range Reduced. Aha, czyli znacznie mniejszy zasięg tego Eula. No, to jest nerf No. tutaj duży, bardzo duży. Dla niektórych postaci to jest naprawdę taki must no i teraz będzie troszkę bolało, bo na przykład Lina jak sobie goniła kogoś, to bardzo łatwo można było wyhaczyć. Znaczy, ale to też było troszkę za bardzo op, więc uważam, że taki balans, pomimo tego, że nie lubię tego, to jest potrzebne. Guardian Graves, zmniejszony cooldown. No to ciekawe, czyli teraz będzie, no w sumie ma większy sens teraz kupowanie tych Gravesów, bo jak cooldown był tak samo długi, chyba mechanizmu te 45 sekund, czy użycie tych butów many, no teraz ma to większy sens kupowanie tych Gravesów, chociaż 5 sekund nie jest to jakoś wiele, ale 40 patrząc, to już wygląda trochę lepiej. Co w Teamfight na pewno będzie można spokojnie to używać, bezproblemowo. Dalej mamy przy Grimmie Cape'ie widać duże tutaj zmiany. Grimmie Fade Time Increase, czyli powiększenie tutaj czasu. Purge Able, Magic Resistance Reduce. Aha, czyli zmniejszyli trochę użycie magii, bo było więcej. Cast Range Reduce, czyli też odległość jest mniejsza, ale zmniejszyli też za to koszt many. To może jednak wyjdzie wszystko lepiej dla supportów niż jak było do tej pory. Visual Effect on Initial Cast is now more obvious. Okej, czyli tutaj wizualna zmiana. No, Glimmer Cape. Można powiedzieć, jest gorszy, ale za to mniej many będzie kosztował te supporty, które zawsze tej many jednak mają mało. Tutaj patrzmy na Heart of Tarrasque. Restore per second increased. Czyli tutaj będzie Heart szybciej leczył. No to dobrze, przy tych zmianach, że dość dużo tutaj siły mają wszyscy główni kerzy, którzy grają i kupują to herd, no będzie teraz ich więcej leczył, bo rzeczywiście patrząc na to, co było teraz, to ten herd jednak za mało leczył w stosunku do tego, ile rzeczywiście z tego HP teraz mają bohaterowie. Więc tutaj myślę, że dobra ta zmiana. Mamy dalej Halabardę, Kenobi, Disamblet. Okej. Czyli no, cóż, niewielka zmiana tutaj. Patrzmy dalej. Helm of Dominator. No, says the Dominator and its heart of a minimum of 1400. No, taki buffik. Taki buffik, no. Ale nie wiem, czy jest sens, bo w sumie jak ktoś, no nie
nie wiem, no są inne też przedmioty. Czy jest sens tego dominatora przesuwać jeszcze do góry, gdy on zawsze kupowany? No jest też tańszy o 50, więc no. No cóż, no bo też widać właśnie na Helm teraz jest tańszy o te 50 właśnie. No cóż, takie zmiany, które ciekawe jak dużo zmienią. Lotus Orb, Echo Shellmana Cost Reduced, czyli zmniejszenie tutaj kosztu many i cooldown też zmieniony na tym Lotus Orbie. No widać, że chcą, żeby był częściej jednak kupywany trochę ten Lotus Orb, żeby zwrócić uwagę. Manta Style, Mirror Image Range Melee Cooldown Reduced from Mirror Image Mana Cost Reduced. Czyli takie no niewielkie zmiany na tej mancie. Dalej mamy Medallion of Courage. Can no longer target spell immune enemies. Reduce armor values by half against Roshan. No to szczerze mówiąc to dla i Medallionu i dla Solar Crestu. No teraz Roshana nie będzie można sobie tak samemu rozwalić na wcześniejszych levelach. To jest bardziej, żeby zmusić takie, żeby drużyna wchodziła do tego rozpitu i pewnie ciekawsze były te mecze. No trudno powiedzieć. No to tak, było tak, chyba potrzebne. Bo ten Roshan zdecydowanie zbyt szybko był zbijany jednak i no cóż, i przez to nie widzieliśmy w ogóle prawie ostatnimi czas teamfightów wokół tego Roshana, a zanim ten Solar Crest się pojawił, to były sytuacje takie, że jedni czekali, czy kiedy drudzy w końcu wejdą i był ten czas, a teraz to drużyna, nawet jeżeli ma warta i widzi to, to nawet nie zdąży zareagować, więc zmiana naprawdę in plus duża. Mjolni, Chain Lightning Target i Trist. Aha, czyli Mjordi w końcu ulepszony, no po tym jak był znerfiony, to praktycznie jakimiś ostatnimi czasy w ogóle nikt go nie kupywał. Zobaczymy, czy teraz to się zmieni. No, tutaj zmiana jest dość duża, z 8 na 12 teraz targetów może być, także sporo. Moonshot, no longer requires a recite. Aha, czyli wygląda na to, że teraz będzie tańszy Moonshard, nie będzie już recepty, więc jeszcze częściej będzie kupywany, a nie jako ostatni, może nawet item, zobaczymy. A o czym mówię? Przepraszam, bo... Moonshard. Tak, no Moonshard jest w tym momencie to, że odeszła ta recepta, też stwarza możliwości kupienia sobie, dokupienia sobie Assault Kuriasa i tak dalej, więc to jest fajna sprawa. Patrzmy dalej, mamy Necronomicona, Warrior and Archerhead Increased, czyli wzmocnili trochę Necronomicony, bo w sumie poza Beastmasterem to tego Necronomicona nikt za bardzo nie składał, no i Lykana. Patrzmy dalej, Octarian Core, Fixed Incarnation with Guardian Greaves. Aha, czyli no naprawione z tymi punktami. Jak masz teraz Guardiancy i Octarinę, to co 30 sekund masz heala. Tak jest. I manę. No tak, tylko czy ktoś to składa? No to jest support, który ma bardzo dużo pieniędzy. Tak jest. Gra 120-minutowa. Pipe of Insight. Insight Aura na Wars on the Carrier. Aha, czyli tutaj jakiś fix. Fixik, tak, który wcześniej był uniemożliwiony. Face motif, to ciekawe. Face duration reduce. Aha, czyli tutaj zmniejszone te buciki. Face bonus speed increased. O, formuli. Czyli szybciej biegasz, ale krócej. Tak. Tylko co ciekawe, szybciej biegasz na mili herosach, a na rędziach jest wolniej. To jest ciekawe. The hate. Tak jest, tak jest. Czyli Żyro tutaj będzie miał słabiej przez to. Ale to i tak, zawsze było 16%, także jest teraz szybciej. Power Threads, Attack Speed Reduce from 30 to 50 to 12. Dobra. Szczerze nie wiem dlaczego to jest taki. No to power threads są dobre. Tutaj ten attack speed był fajny, był ten bonus. No trudno powiedzieć dlaczego na 25 akurat. No tak. Quilling Blade.
Quake Blade i Battle Fury, no to to jest cooldown na tym wycinaniu drzewek mniejszy o sekundę. Pewnie myślą o Trencie, tak mi się wydaje, i tych jego drzewkach, dlatego to tutaj jest zniesione o sekundę. No patrzmy, to co mówiłeś, Radiance, Recept Cost Reduced, czyli tańsza teraz recepta na Radiansa. 75 gniazdo, jak mówiłem. Tak jest. Ciekawe dlaczego, tak się zastanawiam. Żeby więcej bohaterów to miało. Możliwe, ale no nie wiem. Side of Vice, cooldown reduce from. Czyli krótszy, krótszy tutaj na Side of Vice cooldown. No ale jest jeden minus taki, że we wcześniejszym patchu było zniesione, że aury i tak działają dalej, jeżeli Side of Vice jest użyty. Także no cóż, żeby ten Side of Vice jednak kupywany był. Patrzmy dalej, tam Portal Scroll, znowu zmniejszona koszt, bo wcześniej był 135, jak dobrze pamiętam, 100, teraz będzie 75. Wszystkie supporty świętują. Tak jest. Ring of Hell, Ring of Hell Cost Resilient, czyli tańszy Ring of Hell. I Void Stone tak samo. Tak, czyli Battle Fury. Która to powinna być minuta? Chyba już 11 nawet i Anti-Mage już ma Battle Fury, to ciekawe. Veil of Discord, Recept Cost Reduced. Aha, czyli ten no, Veil to za drogi był. Tak. Ta recepta była za droga do tego zdecydowanie, wydaje mi się. Dokładnie, dokładnie. Przez to, że poza Sand Kingiem mało kto go brał, a tak będzie jednak częściej. No i cóż, to wszystko. Niby takie zmiany. Po jedno zdanie, a jednak podsumowując to wszystko, to jest tego dość dużo, ale mi się wydaje, tak patrząc na to wszystko tak z boku, że jednak całej mety chyba nam to nie wywróci, które jest nie obecnie. No, zbalansuje tych bohaterów, którzy tego potrzebowali. Na pewno nie wszystkie tutaj zostały zaadresowane problemy, ale generalnie chyba, no zobaczymy, fajnie się będzie grało. Dokładnie, no niedługo ten LSL New York, potem Myers, no zobaczymy jak tam to będzie wyglądało, no ale na pewno już nie ma takich imba heroesów, first plików na pewnych i tak dalej, powinni się nowi bohaterowie trafiać, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale jakichś wielkich zmian nie widzę, no ten Bad Rider wygląda może ciekawie, ale raczej nie wróżę tej przyszłości, a tak to raczej wszystko powiedziałbym statystyki, no cóż, statystyki. Ciężko statystyki, więc cokolwiek więcej powiedzieć, a naprawdę już gadamy tutaj dość długo, także jeżeli dotrwaliście do końca, no to miło nam bardzo z tego powodu. No jeżeli jakieś bawole były, no będziemy starać się, żeby na przyszłość ewentualnie było to lepiej, a póki co, no cóż, dziękuję Gremlinowi. Pozdrawiam was wszystkich gorąco, do zobaczenia na jakichś przyszłych kastach turniejów, no i przede wszystkim już niedługo Random Madness, do którego cały czas się można zapisywać, także zapraszamy na pd2l.pl. Do zobaczenia.